know I miss you more every day. It's getting harder and harder to stay away. And it's not how it's gotta be. The day goes on until I. Myślę, że w ogóle ta rozmowa trochę by mogła być taką twoją historią. Tutaj weźmiemy sobie trochę. O, będzie okej? Tak. Dobra. Myślę, że to może być taka opowieść o tym, co przeszłaś w życiu i wydaje mi się, że najcenniejsze, co w tym wszystkim będzie, to, że to może pomóc wielu osobom. Tak, mam też taką nadzieję. I co chcę najważniejszego powiedzieć? W przeciwieństwie do Świadków Jehowy w mojej opowieści nie będę stosować ostracyzmu i hejtu. To, o czym chcę wam opowiedzieć, może się zdarzyć totalnie wszędzie. W każdej grupie religijnej, etnicznej, kulturowej. Mhm. Chcę powiedzieć o tym, jak byłam potraktowana w wieku dziecięcym. Ja zostałam zindoktrynowana, molestowana seksualnie przez jednego ze Świadków Jehowy. Mhm. To będzie moja historia. No dobra, to od razu z grubej rury. Ja wiem, wiesz, dla mnie to tak wydaje się bardzo trudne, żebyś tak swobodnie o tym mówiła, ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jesteś do tego przygotowana. Powiem tak, minęło już od tego czasu, kiedy, bo ja sumarycznie zostałam potem Świadkiem Jehowy po różnych perypetiach, ale Świadkiem Jehowy byłam bardzo krótko. Mhm. Ochrzczonym Świadkiem Jehowy. Ponad 11 lat plus minus nie jestem już w organizacji Świadków Jehowy. Moje życie toczyło się bardzo różnie. Krótko po odejściu od tej organizacji zaczęły się u mnie pojawiać problemy natury psychiatrycznej. Zdiagnozowano u mnie schizofrenię paranoidalną. Pojawił się również alkoholizm, który jestem też na etapie leczenia. Jestem na etapie leczenia dalej schizofrenii. Jestem objęta opieką terapeutyczną przez wspaniałą panią psycholog, która tak naprawdę pomaga mi i też jakby jej pomoc, rozmowy z nią na temat tego, co ja doświadczyłam w dzieciństwie ze strony mojej rodziny, moich krewnych oraz organizacji Świadków Jehowy, pomogło mi wszystko sobie poukładać, chociaż to dalej trwa, i zdecydować się na to, żeby swoją historią właśnie pomóc tym, którym będę mogła pomóc. To może opowiesz właśnie, jak to się stało, że w ogóle miałaś ten pierwszy kontakt ze Świadkami, jak do tego doszło? Pierwszy kontakt ze Świadkami Jehowy był taki bardzo spontaniczny. Bo tak, ja pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej, rodziny patologicznej. Mój ojciec jest alkoholikiem, matka się nad nami znęcała psychofizycznie. Ja byłam i jestem dalej osobą niepełnosprawną, od dziecka jestem niepełnosprawna. Mam wrodzoną wadę wzroku. Ja byłam dzieckiem tak naprawdę puszczanym samopas. Rodzice się nie interesowali tym, gdzie chodzę, co robię. Rodzice byli szczęśliwi, że mają mnie z głowy. Ta sytuacja, o której mówię, jeśli chodzi o pierwsze zetknięcie ze Świadkami Jehowy, była około plus minus 10 sierpnia 2001. A dlaczego dokładnie pamiętam tą datę, to wyniknie z tego, co zacznę mówić. Mama dała mi pieniądze, żebym udała się do fryzjera. Ile miałaś wtedy lat mniej więcej? Plus minus 11. Czyli mała dziewczynka jeszcze. Mała dziewczynka, tak. No i nawet 10, między 10 a 11 lat, bo teraz mam 31, więc to jakoś tak było. Poszłam do pani fryzjerki, usiadłam na fotelu, pani fryzjerka zaczęła mi strzyc grzywkę.
Ja byłam religijnie wychowywana przez babcię mojego ojca, matkę, która była fanatyczną katoliczką. Babcia prowadzała mnie notorycznie do kościoła. Ja na wszystkie uroczystości religijne chodziłam z babcią. Dlaczego mówię, że 15 sierpnia? Bo okolice 15 sierpnia, dlatego że 15 sierpnia jest katolickie święto tak zwanej Matki Boskiej Zielnej. Pewnie słuchają nas osoby wyznania katolickiego, więc będą wiedziały, o co chodzi. I ja byłam dodatkowo dzieckiem bardzo bezpośrednim, bezpardonowym. Pani fryzjerka zajmuje się moimi włosami, a ja do pani fryzjerki mówię: a idzie pani do kościoła albo na pielgrzymkę, bo jest Matki Boskiej Zielnej, jest pielgrzymka, ja z babcią idę, czy pani idzie? Fryzjerka wtedy, że tak powiem, nagle przestała na chwilę strzyc mi te włosy, zdębiała. Teraz już wiem, że nie wiedziała, co zrobić, bo jej mąż, ona była oczywiście świadkiem Jehowy, jej mąż był osobą wykluczoną, a druga rzecz, babcia bardzo, ta pani fryzjerka bardzo dobrze znała moją babcię, znała moją rodzinę. Może się bała trochę. Tak, bała się, bo moja babcia była jej klientką, a mój wujek, czyli ojca, brat, był klientem jej męża. Teraz jakby po latach ja sobie to wszystko tak uświadomiłam, dlaczego sumarycznie ona nie podjęła się prowadzenia studium. Co dalej, bo tak trochę wyprzedzam, mówię chaotycznie. Pani fryzjerka powiedziała, że ona nie idzie na tą pielgrzymkę, że ona chodzi do innego kościoła niż chodzę z babcią, że ona też wierzy w Boga, ona też zna Pana Jezusa. W sumie zaczęła głosić dziecku. No mogła zignorować temat. No oczywiście, zaczęła głosić dziecku. Pamiętasz, co mówiła wtedy? Pamiętam, powiedziała wtedy, że właśnie, że ona nie chodzi do takiego kościoła, jak ja chodzę z babcią, że ona jest, chyba powiedziała, że ona jest świadkiem Jehowy. A ja oczywiście, jak byłam dzieckiem, które zadawało setki pytań, a zresztą to jest naturalne u dzieci, powiesz A, dziecko pyta o B, C, D, F. Tak. Więc ja oczywiście zaczynałam pytać. I to zostało wykorzystane. Od tego się zaczęło. Chciałam zobaczyć, jak wygląda kościół tej pani. No bo to coś innego było. Bo to coś innego, tak. Coś nieznajomego. Nie miałam nikogo przy sobie, kto mógłby to powstrzymać. Byłam sama. Teraz wiem chyba, no to może wy też będziecie wiedzieli więcej, bo od niedawna nie jesteście świadkami. Kiedyś głoszenie dzieciom nie było zabronione. Nawet chyba było to wskazane, żeby nawiązywać rozmowy z dziećmi i młodzieżą. Teraz chyba tego nie wolno robić. No wczoraj padłam i nie sprawdziłam, w którym roku to wyszło, ale tak jak już... byłam dorosła, to było takie ogłoszenie, żeby prosić o rodziców, ale wcześniej się normalnie zagadywało też do dzieci. Na przykład proponowało książki te przeznaczone dla dzieci, z Mój zbiór opowieści. Tak, Mój zbiór, największy ze wszystkich ludzi, Ucz się od wielkiego nauczyciela. To jest taka standardowa, sztampowa literatura indoktrynacyjna. Bardzo kolorowa. Kolorowa, indoktrynacyjna, tak. Jeśli chodzi o dzieci. No ja też pamiętam, wiele razy na głoszeniu to się wykorzystywało. To zresztą ja w tym wieku, kiedy dzieciom się głosiło, no to ja też tam miałem kilkanaście lat, no nie? Więc jakby też głosiliśmy, no nie? Ale później pamiętam tą zmianę, tak? Ja się tylko wtrącę, bo niby to weszło, żeby nie głosić dzieciom, ale tak naprawdę na przykład zainteresowanym, jak miało się dorosłego zainteresowanego i ta osoba miała dzieci, no to zaraz się mówiło, a tu mamy takie fajne filmiki o Piotrusiu. Te nowe, no, nie? Właśnie, tak. I nibyś nie głosisz, ale już kupujesz dziecko bajką, a to tak, bardzo kupuje. Właśnie, czyli jakby organizacja strażnica, organizacja Świadków Jehowy idzie, widać, za duchem czasu i szuka kolejnych metod indoktrynacji dzieci. No niestety. A dzieci, wiadomo, są bezkrytyczne, bezpardonowe, otwarte. Zainteresować dziecko to jest po prostu chwila, moment. Co, ja jeszcze jedną rzecz mi się tutaj
Jeszcze jedna rzecz mi się tutaj skojarzyła o tych dzieciach, bo twój tata również został zindoktrynowany jako dziecko. Jako nastolatek. No bo właśnie mniej więcej, znaczy pamiętasz tę historię, kiedy tam przychodzili do twojej babci świadkowie, a on pod stołem się bawił i słuchał. I słuchał. I to jakby zaowocowało później, że został świadkiem. Tak. I teraz może wrócę do chronologii zdarzeń, bo tak będzie mi trochę łatwiej. Przyjęłam zaproszenie i wykazałam chęć zobaczenia tak zwanego Kościoła Świadków, czyli sali Królestwa Świadków Jehowy i przyjścia na zebranie. Tutaj tak powiedziałam dwutorowo, bo nie wszyscy mogą znać pojęcia, więc powiem w ten sposób. Przyszłam oczywiście na swoje pierwsze zebranie, umówiłam się z tą fryzjerką niedaleko salonu fryzjerskiego. Przyszłyśmy na zebranie. I ona nie spytała się rodziców o zgodę, nie było, czy nie, 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 ja tu już przejdę dalej. Tak naprawdę rodzice przez kilka lat nic nie wiedzieli. Dopiero, w sensie to będzie dalej powiedziane, ale rodzice dowiedzieli się o wszystkim, kiedy zostali wezwani na dywanik w szkole przez panią katechetkę, pana pedagoga i psychologa szkolnego. No to dojdziemy. Niech widzowie zostaną z nami do tego momentu. Czyli mamy oglądanie Kościoła Świadków. Oglądanie Kościoła Świadków, tak. Oczywiście przyszłam. A że społeczność, z której pochodzę, miejscowość, z której pochodzę, jest małą miejscowością, bo to jest miejscowość bardzo blisko Gorzowa Wielkopolskiego. To jest mała miejscowość na trasie między Gorzowem Wielkopolskim a Chosznem, może nie mówiąc dokładnie. Tam mieściły się swego czasu trzy zbory. Ja zostałam zabrana do zboru Zachód. Może nie podając miejscowości, zostałam zabrana do zboru Zachód. Oczywiście byłam na zebraniu. Pamiętam, że to było zebranie niedzielne, studium strażnicy i akurat strażnica była skierowana dla dzieci. O, jak się pięknie trafiło. Więc to było takie zbieg okoliczności, a może też premedytacja akurat, że akurat na to zebranie zostałam przez tą panią fryzjerkę zaproszona. I pamiętam, że ja oczywiście byłam bezpardonowa, jeśli coś wiedziałam, to od razu udzielałam odpowiedzi. Na studium strażnicy jest tak, że lektor czyta dany akapit. Tak. Pamiętam, że zgłosiłam się do opowiedzenia przypowieści Jezusa o miłosiernym Samarytaninie. To było moje pierwsze zebranie i pierwsza wypowiedź na zebraniu w wieku około 11 lat. To nie, nie źle w ogóle. A dlaczego? Dlatego, że babcia mnie uczyła. Ja podstawowe przypowieści biblijne, jeśli chodzi o Nowy Testament, znałam, bo byłam uczona przez babcię. Więc dla mnie nie było problemem opowiedzenie tej przypowieści. Nawet gdyby ten akapit ze strażnicy nie został przeczytany. No dobrze. Pani fryzjerka wiedziała z wiadomych sobie powodów, że nie może prowadzić tego studium, bo gdyby jej mąż się dowiedział, zaraz by to się doniosło do mojej rodziny. No tak, bo on był wykluczony. Był wykluczony. I też był alkoholikiem, więc to była osoba, która mogła być zagrożeniem w mojej indoktrynacji. Ale to on miał jakiś kontakt z twoimi rodzicami? W sensie znał moją babcię, wiedział gdzie... To jest mała miejscowość, tam ludzie się wszyscy znają. Więc to nie byłoby problemem jakoś poinformować moją rodzinę. Czy to babcię, czy to ojca, który był, że tak powiem, bardzo... popularną, negatywnie osobą w tej miejscowości. Czyli zrobiłaś dobre wrażenie, bo się pięknie zgłosiłaś. Tak, oczywiście w zborze wybuchł szok tak naprawdę, że to nie jest dziecko świadków, że to jest dziecko ze świata, przyprowadzone z ulicy. Z ulicy, tak, dziecko z ulicy, które już jakby daje odpowiedzi, które przynoszą chwałę Jehowie. No to trzeba tylko znaleźć kogoś, kto się tobą zajmie, tak? Tak, właśnie.
Pamiętam, że jeszcze przed rozpoczęciem zebrania, gdy, bo na sali jest zwyczaj witania się, oczywiście wszystkie osoby, które podchodziły się witać z tamtą fryzjerką, również witały się ze mną. Otrzymałam ogromną bombę ciepła i takiego, może pomóżcie mi, jeśli chodzi o słowo, tak, bombę ciepła i zainteresowania. O, tak, tego słowa mi brakowało. Właśnie tej bomby ciepła i zainteresowania nie miałam w swojej własnej rodzinie. Więc to już był hak na mnie. Tak, bo przecież dzieci garną się do ciepła, do miłości, tak, do zainteresowania. Tak. Więc tak naprawdę już mnie mieli. Tylko, właśnie tak jak Saro powiedziałaś, trzeba było znaleźć odpowiednią osobę, która ten wózek indoktrynacyjny dalej pociągnie. Czyli jesteśmy w momencie, jak masz te 11 lat. Tak. Twoi rodzice cały czas nie wiedzą. No i zaczyna się... Studium. Po zebraniu właśnie dalej takie jakby ogólne podniecenie w zborze, bo tak jak Sara fajnie powiedziała, dziewczynka z ulicy, która przynosi chwałę Jehowie. Tak? O prowadzenie studium zostało poproszone małżeństwo gorliwych świadków. Siostra Ludmiła i brat Andrzej. Brat Andrzej był starszym w zborze, a siostra Ludmiła była aktywną siostrą w zborze. To było, jak to się mówi, przykładne małżeństwo świadków. Zostali między innymi dlatego też poproszeni, że mieli syna w podobnym wieku do mnie. Może ze 2 lata starszy ode mnie. Czyli można było założyć, że mają podejście do takich dzieci, że powinni, w tym wieku. Powinni mieć podejście do dzieci w tym wieku. No właśnie. Ludmiła podeszła, ciepło ze mną porozmawiała. Umówiłyśmy się na studium. Oczywiście wiadomo było, że ono nie będzie się odbywało w moim rodzinnym domu, więc studium na początku odbywało się u Ludmiły i Andrzeja. Standardowo na studium były zapraszane różne osoby ze zboru, żeby ja mogła poznać jak najwięcej członków zboru. Na pierwszym bodajże studium była Ludmiła i Andrzej, żebym ja ich poznała, a potem już Ludmiła zapraszała w większości siostry, sporadycznie braci. No to tak zazwyczaj wygląda. Tak. To jest w sumie standard. Pierwszą publikacją, którą zaczęto ze mną studiować, była taka żółta książka z czerwonym napisem, o ile dobrze pamiętam, mój zbiór opowieści biblijnych. No tak, standardowa. Standard. Ale co jest dobre, ja byłam wtedy dzieckiem, które nie potrafiło czytać. Ja byłam analfabetą w wieku 11 lat. Taka jedna z niewielu wdzięczności, które mam względem przede wszystkim Ludmiły, jest to, że w bardzo krótkim czasie nauczyła mnie biegle czytać. To jest taki jeden z niewielu plusów tamtych przeżyć. Ludmiła poświęcała bardzo dużo czasu. Przeważnie studium powinno trwać między godzinę a półtorej, a my czasami jeden rozdział z książki Mój zbiór opowieści biblijnych był... przeczytanie jednego rozdziału zajmowało 2 do 3 godzin. Ale to wiadomo, no, jeszcze taka rzecz tutaj, że co miesiąc świadkowie Jehowy zdają sprawozdanie ze służby. Jeżeli prowadzi się studium biblijne, bez względu na to, czy to jest dziecko, czy to jest osoba dorosła, a studium jest raportowane, każda godzina się liczy. A ty byłaś takim wdzięcznym wdzięczną studentką, bo tak. To czasem jak się głosiło, to ci ludzie, wiadomo, trudno było nawet 15 minut być na tym głoszeniu, na tych odwiedzinach, bo oni nie chcieli, a ty jak chciałaś, to czas mijał szybko. Czas mijał, zgadza się. I im bardziej jakby płynął ten czas, im bardziej to wszystko trwało, tym bardziej ja się zżywałam z Ludmiłą.
Później powiem, jakie wyciągam wnioski z tej całej relacji z tą osobą, bo to też jest ważne. Ale to wszystko w sumie owocowało ogromnym przywiązaniem do tej osoby. Ogromnym zaufaniem. Ja nie miałam ciepła matczynego. Ja zaczęłam gdzieś może ją trochę jak matkę traktować. Zaczynam jej mówić o wszystkim, prawie że o wszystkim. Dlaczego mówię prawie? Bo to wyjdzie. Mhm. Prawie o wszystkim. Nie było problemu, żebym się do niej przytuliła. A tego nie miałam w domu. Ona bardzo dobrze wiedziała, bo znając w sumie moją rodzinę i jakby zrobiąc sobie pewnie wywiad odnośnie mojej rodziny też jakiś tam, tego nie wiem, nie będę tutaj mówić, czy tak było, czy nie, bo nie wiem. Wiedziała, czego ja mogę potrzebować. I to jest metoda świadków. Zobaczcie, kiedy byliśmy głosicielami, na co się zwracało uwagę? Otwiera nam kobieta z dzieckiem na ręku. Czyli zmieniamy wstęp pod konto, jakby pod sytuację spraw rodzinnych, wychowywania dzieci. Otwiera nam osoba pogrążona w żałobie. Nawet jak mamy inny wstęp, zaraz mówimy o nadziei zmartwychwstania. Tak było. Jakby podporządkowujemy się pod to, co danej osobie jest potrzebne. Stajemy się tym, czego ona chce, nie? Tak. Znaczy stawiamy się, jak byliśmy świadkami, tak. O to mi chodzi. Tak, tak. A to ona może wywnioskowała, że potrzebujesz matki, więc stała się takim substytutem matki. Tak, super Sara powiedziałaś, substytutem matki. Świetne, naprawdę dosadne, świetne, super. Dzięki, bo bardzo fajnie to ujęłaś. I w tym samym, te zdarzenia, czyli początek studium, pierwsze zebranie, pierwsza wypowiedź, to było okolice 15 sierpnia 2001. To szybko wszystko tak pewnie poszło. Tak, tym bardziej, że ja byłam, tak jak powiedziałam, dzieckiem bezpardonowym, ze mną nie było problemu. Ja byłam tak ciekawska, mnie wszędzie było pełno. No a świadkowie potrafią być ciekawi jako grupa, to tam te zebrania są często, jest dużo ludzi, tak. To na pewno było fascynujące z punktu widzenia dziecka. Tak, właśnie tak. Tym bardziej dziecka, które tak naprawdę widzi takie coś po raz pierwszy, bo zapewne z waszej perspektywy jako dzieci wychowywanych w rodzinach świadków, to może nie było tak ekscytujące. No to ale, się czasem nie chciało ale, chodzić. Tak, ale jeśli chodzi o dziecko ze świata, to było bardzo ekscytujące. Mhm. Wy pewnie macie inne doświadczenia, ale ja jako dziecko tak zwanych światusów, to było dla mnie coś cudownego. Mhm. Nagle czułam zainteresowanie, troskę. Po tej pierwszej wypowiedzi każdy, kto podchodził, ojej, jaka piękna wypowiedź, znasz tą przypowieść, znasz to, znasz tamtą, właśnie. Mhm. Czyli i już od pierwszych minut obecności w organizacji, bo jakby moja obecność w organizacji właśnie się zaczęła od tego pierwszego zebrania. Ja byłam, nawet już później byłam wstawiana wśród dzieci, rówieśników w zborze, tak naprawdę dzieci wychowywanych w rodzinach świadków jako wzór. Mhm. Powiem później, były spotkania zborowe, pikniki zborowe, były tak zwane quizy biblijne. Ja byłam jedną z lepszych osób w tych quizach. Nawet dzieci świadków zazdrościły, nawet był bulwers, że światuska jest lepsza od nich. No tak, bo pewnie im rodzice mówili, a zobaczcie, Milenka jest, nie ma rodziców wprawdzie, a jak pięknie tu się angażuje, a wy co? No właśnie, więc to jest też coś robi źle. To jest porównywanie dzieci do dzieci. Hmm. Porównywanie i jakby wyścig szczurów nie tylko wśród dorosłych świadków, bo wiadomo, ojej, a ile, jak fajnie, ile ty masz godzin w tym miesiącu w służbie, ale fajnie, ty prowadzisz 2-3 studia, o fajnie, ty tyle literatury rozpowszechniłaś. Pamiętacie te rozmowy pomiędzy świadkami? No my tak kiedyś doszliśmy do wniosku, że jednak często chrzest młodej osoby to jednak była
bardziej presja otoczenia niż taka chęć szczera, się. Własna. Tak, tak. Ale ty chyba tak chrztu ci od razu nie wzięłaś, no bo to studium trwało. Ja też do tego przejdę. Ja chrzest, jakby inicjacja w organizacji Świadków Jehowy, czyli pojawienie się w organizacji Świadków Jehowy, to 2001 rok, a mój chrzest był, już powiem wam dokładnie, chrzest, na zgromadzeniu, już nie wiem, okręgowym czy obwodowym, tym trzydniowym na stadionach, powiedzcie mi. Okręgowym w Szczecinie na stadionie Arkonii w 2007 roku. Mhm. Czyli zobaczcie, 7 lat do chrztu. Mhm. I to było równo 7 lat, bo to był przełom lipca i sierpnia ten chrzest. Mhm. Więc 7 lat to wszystko trwało. 7 lat. Mamy studium z tobą. Tak. Powiem ci tak, wiesz, mi nie mogę, ciężko mi się słucha, ale mam na myśli to, że bardzo trafne wnioski, spostrzeżenia masz, no nie? I to jak opowiadasz o swoich odczuciach, jak tutaj cię łapali na to, to jest rzeczywiście coś. Z jednej strony to piękne, że ktoś się tobą interesował, no nie? Tak, tak. I tutaj nie mogę powiedzieć nic złego. Ja dostałam tą namiastkę tego ciepła, którego potrzebowałam. Tak. Dostałam na tamtym etapie to, co było dla mnie najtrudniejsze. Ktoś zajął się moją nauką czytania. Ktoś okazał mi zainteresowanie i ciepło. No. Tak. A z drugiej strony? Zostałam później skrzywdzona. To takie perfidne, że ktoś takie emocje wykorzystał, no nie? Taką otwartość serca i umysłu dziecka i ogromne zaufanie dziecka. No. No dobra, to mamy studium. Jak będzie, jak powiesz tak czasowo teraz, jak się posuwamy, to będzie łatwiej nam. Dobrze, dobrze. To teraz jakby kolejny etap. W tym samym roku, czyli 2001, rozpoczęłam od września naukę w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Owińskach pod Poznaniem. To jest bardzo ważne, bo wiele wydarzeń miało też potem związane właśnie z tym ośrodkiem dla niewidomych. To była szkoła z internatem, tak tutaj mówiąc. To była szkoła z internatem. I tam dojeżdżałaś? Tam było tak, że jechałam do internatu i byłam na przykład 2 tygodnie w internacie, potem na weekend przyjeżdżałam do domu, czyli to był, przyjeżdżałam piątek wieczorem, sobota, niedziela byłam w domu u rodziców i tak samo na wszystkie ferie zimowe, przerwy świąteczne, byłam w rodzinnej miejscowości. I wtedy, kiedy przyjeżdżałam, było prowadzone w dalszym ciągu ze mną studium. Ja nie wyobrażałam sobie przyjechać do domu i nie spotkać się z Ludmiłą. Nie wyobrażałam sobie. Emocje, które mi w tamtych czasach towarzyszyły, już trochę o tym mówiłam. Ja byłam przeszczęśliwa. Ja, teraz mówiąc kolokwialnie, uważałam, że chwyciłam Pana Boga za nogi. Nie miałam tego w domu, co dostałam od nich. W bardzo szybkim czasie. I teraz przejdę do kolejnego etapu. Lata 2002-2003. Kolejne książki. No tak, bo już też byłaś starsza, to tak. Ile można... Cały pokarm należy się ludziom dojrzałym. No właśnie. Znowuż standardowy werset, tak, że im rośnie nasza dojrzałość duchowa, tym ten pokarm powinien być bardziej konkretny, bardziej przybliżający nas do Jehowy, czyli od tych podstaw przechodzimy coraz wyżej. Książka Ucz się od wielkiego nauczyciela. Tak, była taka, no już troszkę poważniejsza. Poważniejsza. Zobaczcie, nie chcę, żeby osoby, które słuchają tego, wzięły to w ten sposób, że ja sobie coś wymyślam. Bo jeżeli ktoś chce wniknąć, to może sobie również sprawdzić na stronach oficjalnych JWORG, w których latach te książki były wydawane i zobaczy, że to się rzeczywiście pokrywa z tym, o czym ja mówię. Czyli to nie jest
po prostu ściema, krótko mówiąc. No, nawet jeśli świadkowie to oglądają, to czy im się to podoba, czy nie, to dobrze wiedzą, jaką literaturę mieli. Zgadza się. Zgadza się. I teraz to, co chcę powiedzieć, i teraz to, co ważne chcę powiedzieć. Ucz się od wielkiego nauczyciela. Babcia wpoiła mi ogromną miłość do Pana Jezusa. Mhm. Ja opowiadałam już wcześniej, przez ten czas studium, czego mnie uczyła babcia i nawet się na studium chwaliłam. A ja to wiem, to mi babcia mówiła. Mhm. Więc znowuż Ludmiła wiedziała też, na czym mnie łapać. Wiedziała, że mam jakby bardzo dobry stosunek do Jezusa. Dlatego książka Ucz się od wielkiego nauczyciela. Tak, bo ona jest jakby... typowo stricte o Jezusie. Tak. Skierowana do dzieci tutaj. Skierowana do dzieci stricte o Jezusie. I teraz zobaczcie taki fragment, może jakby na wersety będę też zwracać uwagę później, ale tylko chcę nawiązać. W Ewangelii Marka, w 10 rozdziale, wersetach od 13 do 16 są słowa, sytuacja, gdzie przyprowadzono do Jezusa dzieci. I Jezus powiedział, żeby pozwolić dzieciom do Niego przychodzić. A ja się zastanawiam, czy pozwolono mi przyjść do Jezusa, poznać Jezusa i Boga, nazywanego przez świadków Jehową, czy zadano mi ból i cierpienie. Po prostu. Dlatego tylko tak, tutaj ja do tego później przejdę, ale tylko właśnie w kontekście rozpoczęcia studium tej książki. I to był czas, to były też te lata, kiedy rozpoczęła się moja tragedia. Bardzo proszę teraz o chwilę pauzy. Zaczynamy od, przechodzimy do tego najtrudniejszego chyba etapu tej rozmowy. Tak, zgadza się, do tego, co jest dla mnie najtrudniejsze. Ludmiła zaczęła zapraszać na studium swojego biologicznego ojca. Czyli on był świadkiem Jehowy? On był też świadkiem Jehowy. A miał jakąś zbożną pozycję? Starszym był sługą? Nie, 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 nie. To był po prostu szeregowy świadek. Mhm. Nie pamiętam, czy on we wcześniejszych latach był sługą, czy starszym, ale podejrzewam, że jak powstawały zbory w to myślę, że on był jedną z kluczowych postaci w rodzącej się organizacji Świadków Jehowy na tamtym terenie. Ale z tego czasu, co ja go pamiętam, on już nie był ani sługą, ani starszym. Nie wiem dlaczego, nie wiem, tych faktów nie znam, nie będę tutaj jakiejś tutaj insynuacji snuć. A powiedziałaś, że zaczęła zapraszać biologicznego ojca, to ma jakieś znaczenie, że biologicznego? Tak, ma. Aha, dobra. Ma, bo jej ojciec okazał się tym właśnie pedofilem. Jej ojciec mnie molestował. Seksualnie. Ale do tego jeszcze przejdę. Zaczął przychodzić. Ja ogólnie zaczęłam go lubić. Lubiałam studium, kiedy był on. Czyli on był też na studium jako ta osoba towarzysząca. Tak, on był Ludmile. Tak naprawdę Ludmile, więc a wiemy, jak to jest. Jeżeli na studium jest, nawet kobieta prowadzi studium, a jest też na studium mężczyzna, który jest bratem, wiadomo, że prowadzenie studium przejmuje ten mężczyzna. W sumie nawet mi się zaczęło podobać, kiedy właśnie ten człowiek był na tym studium, bo on wplotywał takie ciekawe sytuacje, opowiadał, jak to kiedyś świadkowie mieli, jak to mieli ciężej niż my, jak to byli prześladowani. Tak abstrahując, lubiałam czytać Rocznik. Rocznik to jest taka książka wydawana co roku, gdzie są opisane jakby przeżycia świadków Jehowy z danego roku, o ile dobrze pamiętam, w różnych częściach Polski.
Zmienienie polskiego świata, tak? Tak, tak. Dobrze pamiętam, świata. Bardzo lubiłam czytać te historie, bo to mnie przekonywało, że właśnie błogosławieni, którzy są prześladowani. Mhm. To się potem przewinie właśnie w dalszej mojej historii. Ale i zaczęłam odwiedzać jej, czyli Ludmiły, rodziców w ich domu. Na początku to rzeczywiście było tak, że w większości przychodziłam, kiedy byli oni oboje. Czyli ten ojciec i matka. Ojciec Ludmiły. I matka Ludmiły, tak. Byli oboje. I niedaleko. Tak, w tej samej miejscowości, no kilka ulic od siebie. Tak naprawdę ja praktycznie znałam wszystkich świadków, może nie wszystkich, tylko 90% świadków z tej miejscowości, a były wtedy 3 zbory. Bo ja byłam takim dzieckiem, że nie chodziłam tylko na zebrania swojego zboru, czyli tego, w którym była Ludmiła i Andrzej, czyli Zachód, ale i też na zebrania zboru Wschód i zboru Centrum. Jak na do 3 zborów? Tak. Tak mnie pożerała gorliwość o sprawy tak, Jehowy. Gorliwość, a twój dom nie poszedł. Tak. Tak mnie, tak tutaj mówiąc trochę... biblijnie. Tak, biblijnie, troszeczkę z uśmiechem. Tak, tak mnie pożerała ta gorliwość. Aż mnie pożarła. Tak, ale już wracając do meritum, bo tak ciężko mi, naprawdę ciężko mi o tym mówić. Któregoś razu przyszłam do domu rodziców Ludmiły. Był sam pan. Dla zachowania tutaj jakiegoś takiej anonimowości nie podam jego imienia. Sam ten człowiek, który mnie molestował. Tak będę go nazywać. Przyszłam. Weszłam, dzień dobry, ale fajnie, już jestem, bo miałam przyjść. Miałam przyjść, byliśmy mówieni, że przyjdę. Ale też mnie zdziwiło, oni mieli być razem. Bo mieliśmy robić sobie scenki, ja strasznie lubiłam robić scenki zgłoszenia, że ja im głoszę. Mhm. Ja byłam maniakiem tego. Ja wszystkie wersety, które poznałam na studium, wszystkie sytuacje z biblijne, jakby ubierałam w głoszenie. I ja głosić uczyłam się, głosząc właśnie rodzicom Ludmiły. Mhm. To były moje szlify w głoszeniu. Pierwsze. Czyli już widać, jaką miałam gorliwość od samego początku. Przyszłam. Okazało się, że on był sam, bo jego żona została poproszona, o ile dobrze pamiętam, żeby w zastępstwie iść do służby, bo tam ktoś nie mógł z kimś iść do służby i ona została poproszona, bo tam chyba odwiedziny miały być czy studium i oni wyjechali właśnie poza tą miejscowość na teren wiejski. Ale miała niedługo wrócić. Więc ja weszłam normalnie, no bo czego miało się spodziewać dziecko. Weszłam, przyszłam, usiadłam. Zrobił mi herbatę. Ja oczywiście zaraz do ręki Biblię i zaczęłam mu znowu próbować głosić, uczyć się głosić. Tak, zabawa w głoszenie. Zabawa w głoszenie, czyli to, co zawsze robiłam. I teraz ja siedzę tak jak tutaj przed wami, to jest stół przede mną. Ja siedzę, na stole mam rozłożoną Biblię, otwartą Biblię. On stanął za mną i od tego się zaczęło. Stanął za mną. Na początku wyglądało tak, bo ja jeszcze jako dziecko miałam jeszcze słabszy wzrok, teraz mi się trochę poprawił, ale bardzo blisko musiałam mieć oczy tekstu. Więc ja byłam w pozycji pochylonej. On położył mi rękę na ramieniu i też się pochylił. Tak jak na początku miało to wyglądać pewnie tak, że on śledzi to, co ja czytam. Ale potem no, zaczął mnie dotykać, głaskać, a przytulił mnie. Na początku no, tak naprawdę nie wzbudziło to żadnych podejrzeń. Bo uznałam, że to jest normalne. Przecież ja tak lubię wujka, to ja go tak bardzo przecież lubię. Więc to nic dziwnego, że mnie przytulił. Przecież Lusia też mnie przytula.
A byłam uczona tego, że przecież organizacja Świadków Jehowy, wszyscy świadkowie, to są osoby lojalne Jehowie. Byłam uczona, że Jehowa jest kochającym, miłującym ojcem, który nienawidzi czynienia zła. Więc no, jakie mogłam mieć podejrzenia, że ktoś chce mi wyrządzić krzywdę? Mhm. Skoro Jehowa mnie kocha, to i jego słudzy też mnie kochają. A jednym z normalnych sposobów okazywania miłości jest to, że ktoś kogoś przytuli. A tym bardziej ja nie miałam tego przytulania, tej miłości w domu rodzinnym. Więc ja, tak jak wcześniej było powiedziane, zostałam zasypana, zalana miłością, życzliwością, akceptacją. Więc nie budziło to podejrzeń. Żadnych. A jakie to mogło budzić podejrzenia u dziewczynki 13-14-letniej. Jakie? Potem zaczęło się coraz częstsze zapraszanie mnie pod nieobecność jego żony. Zaczęło się centralne molestowanie. Kładł mnie na kanapie. Nogi kazał mi zakładać na stół. I mnie macał. Na początku zaczynało się to wszystko delikatnie, to już było drastyczne, ale zaczynało się delikatnie, od macania, od głaskania, tak naprawdę od zjeżdżania po moim ciele coraz bliżej stref intymnych. Zaczęło się zabieranie mnie na tak zwane wypady na grzyby. Rozkładał tam koc i tam również na tych wypadach na grzyby mnie molestował. Cały czas utrzymując, że to przecież nic takiego. On nic złego nie robi. Ja też nie. Chcesz chwilkę przerwy? Napiję się tylko wody. Nie, po prostu chcę przez to przebrnąć ten najtrudniejszy moment. I tak naprawdę nikt nic nie wiedział. Nikt nic. To było tabu. Zaczęło się, też była pewna taka sytuacja, że Ludmiły rodzice, czyli ten człowiek, który mnie molestował, jego żona wiedzieli, że ja jestem, wiadomo, wszyscy wiedzieli, że jestem w większości roku szkolnego w internacie. Że najprawdopodobniej rodzice nie do końca zapewniają mi to, co dziecku jest potrzebne w internacie. Więc wyszła taka sytuacja, że właśnie Ludmiły rodzice kiedyś zrobili mi, i to było gdzieś tak na początku tego molestowania właśnie, zrobili mi paczkę do internatu ze słodyczami, z jakąś tam herbatą, no z takimi rzeczami, które mogą być potrzebne dziecku w internacie. Z takimi rzeczami, których ja w ich mniemaniu najprawdopodobniej nie dostawałam w domu, do internatu. I dostałam od nich tą paczkę. I potem, ja teraz sobie przypominam, za każdym razem, kiedy ja jechałam do internatu, zawsze od niego już potem dostawałam paczkę do internatu. Czyli oprócz tego, że mówił mi, że tak naprawdę nic złego się nie dzieje, nic złego ani on, ani ja nie robimy, to jeszcze przekupywał mnie. Próbował mnie uzależnić od siebie. Na różny sposób. Pamiętam sytuację, że bo on miał samochód, bo wspominałam o tych wyjazdach do lasu. Była sytuacja, pamiętam też, że moja babcia, czyli ojca matka, ta, o której wspominałam na początku, miała psa. Ten pies uległ wypadkowi i trzeba było pilnie jechać do weterynarza. A ja jestem pasjonatem zwierząt, więc ja miałam kontakty z weterynarzami i tak dalej. Zadzwoniłam i trzeba było nagle jechać. Zgadnijcie, kto się zaoferował, że pojedzie ze mną do tego weterynarza. Właśnie on. Czyli on na różny sposób próbował jakby mnie zapewnić, że wszystko jest okej. Okay. Ale nastąpił przełom.
w szkole zaczęliśmy mieć lekcje tak zwanego WDŻ, wychowania do życia w rodzinie. I tu się zaczęło. Tak naprawdę zrozumienie tego, że jestem krzywdzona, że jestem molestowana. Klasa była dzielona na dwie grupy. Pierwsza grupa to byli chłopcy, druga grupa to były dziewczynki. W jednym tygodniu chłopcy mieli z panią katechetką, czyli nauczycielką religii katolickiej, a dziewczynki miały z panią od biologii czy tam przyrody. I w kolejnym tygodniu było odwrotnie. I był jakiś blok tematyczny właśnie związany ze złym dotykiem, z molestowaniem seksualnym. I słuchałam, jakoś tak było, że bardzo słuchałam uważnie na tych lekcjach. I ja sobie uświadomiłam, że to, co robi mi ten człowiek, to właśnie jest to, co panie, obie panie nauczycielki nazywają molestowaniem seksualnym. Strasznie. Tak naprawdę ja jestem wdzięczna tym nauczycielkom za ten blok tematyczny. Jestem im bardzo wdzięczna. Bo to ci dopiero uświadomiło, co się działo, nie? Tak. I zobaczcie teraz, co się zaczęło dziać ze mną, z dzieckiem, które przecież tak kochało Jehowę, które było tak pod wrażeniem ogromu miłości, które daje zbór, daje Jehowa poprzez swoją organizację. Gdzie organizacja Świadków Jehowy jest tak idealizowana, że to jest organizacja ludzi, którzy są prawi, bo przecież Jehowa jest prawy. Gdzie to jest organizacja o wysokim stopniu moralności, praktycznie wzorowym stopniu moralności. I powiem to teraz w tym momencie. W organizacji Świadków Jehowy jest zero moralności. Mówię to świadomie. Zero moralności. Bo jakim trzeba być człowiekiem, żeby w ten sposób traktować dziecko i usprawiedliwiać to tym, że nic się nie dzieje? W jaki sposób? Jakim trzeba być człowiekiem? Nie mam słów na to nawet. I jeszcze krycie płaszczykiem Boga. Pewnie mogą nas słuchać Świadkowie Jehowy i się oburzyć na to, co mówię. Ale ja mam prawo mówić o tym, co doświadczyłam. Ja mam prawo powiedzieć swoją opinię. To taki ostrzejszy fragment, bo chciałam to zaakcentować. Potem oczywiście doszłam do wniosku, że ja chcę od tego uciec. A w jaki sposób uciec od kogoś, kto cię krzywdzi? Odsunąć się. Od wszystkich. A pamiętamy, że ja miałam ogromną więź z Ludmiłą. Ja nie potrafiłam jej tego powiedzieć. Nie miałam odwagi. Bałam się. Czego się bałam? Że Ludmiła przestanie mnie lubić. Weźcie pod uwagę, że ja traktowałam ją jak namiastkę matki. A Milena, jedno takie mam pytanie. Czy on na przykład w jakiś sposób próbował cię zastraszać, żebyś tego nie mówiła właśnie Ludmile? Tak. Za chwilkę o tym powiem. Bo właśnie do tego przechodzę, do tego, co jest tak dla mnie dramatyczne. Stwierdziłam, że chcę uciec. I wiedziałam, że to był też czas, właśnie taka dygresja odnośnie szkoły, bo to da pewne tło, dlaczego ja w taki, a nie inny sposób próbowałam zrezygnować ze studium, które prowadziła ze mną Ludmiła.
To był już ten czas, kiedy oczywiście gorliwość o dom Jehowy mnie pożerała, kiedy dostawałam informacje i wskazówki, że z obfitości serca mówią usta, że powinnam głosić o tym, czego się dowiaduję, że powinnam dzielić się z tym z moimi koleżankami, kolegami. Czyli to, co się dzieje w wypadku wszystkich dzieci wychowywanych w rodzinie Świadków Jehowy. Mamy dawać świadectwo. Dzieci mają dawać świadectwo. Świadectwo prawdzie. Pseudoprawdzie. I ja zaczęłam głosić w szkole. Zaczęłam rozpowszechniać mnóstwo materiałów. Strażnice, przebudźcie się. Książki typu Mój zbiór opowieści biblijnych. Więc już ze wszystkich ludzi. Mnóstwo książek świadkowskich. Reakcje dzieci w szkole, moich rówieśników, były bardzo różne. Niektóre dzieci się wręcz ze mnie śmiały. Niektóre osoby były bardzo zainteresowane tym, co mówię. Nie będąc jeszcze głosicielem, miałam praktycznie zapoczątkowanych kilka studiów. Wiadomo, że to był ośrodek zamknięty i tam nie mogli od tak sobie wejść głosiciele. Więc tak naprawdę ja byłam jedyną osobą, ja czułam ogromną presję. Jestem jedyną osobą, która może mówić o Jehowie tam. Więc zaczęły takie słuchy docierać do nauczycieli, do wychowawców, do katechetów, od uczniów, że na przykład nauczyciel religii prowadzi lekcje na jakiś tam temat. Zgłasza się uczeń czy uczennica i mówi: proszę panią, proszę pana, czy tam proszę księdza, to nie jest tak, bo Milena mówi tak i tak. Czyli rozumiecie, w internacie i w szkole zaczął się robić dym. A te wydarzenia, o których teraz opowiadasz? To jest wszystko związane z latami, tak jak powiedziałam, 2002, 2003, nawet do 2005 tak naprawdę. Czyli w tym momencie, kiedy trwa twój dramat. W tym czasie, kiedy trwał dramat. Ja pomimo dramatu i pomimo tego, że już miałam pewną wiedzę otrzymaną na lekcjach WDŻ-u, dalej gorliwie poznawałam Jehowę, do pewnego czasu oczywiście, i gorliwie głosiłam w szkole, nie będąc głosicielem. Czyli robiąc to, do czego są zachęcane wszystkie dzieci świadków. Pamiętam, powiem ci, tak mi się skojarzyło, wywiad, moja kuzynka miała na zgromadzeniu, czy na zebraniu, już nie pamiętam, ale jak właśnie opowiadała, że szkołę traktuje jako swój teren osobisty, bo tam nie mogą głosić i docierać inni bracia. I ja wtedy też sobie tak brałem do serca to, że no tak, ja też szkołę będę traktował Ja nieraz na zgromadzeniach, bo oczywiście na wszystkie zgromadzenia z Ludmiłą i Andrzejem jeździłam oczywiście. Też właśnie takie rzeczy słyszałam. Ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych był moim terenem osobistym. To był mój teren osobisty, czyli teren właśnie tak taki jak nieoficjalny. Nieoficjalny teren osobisty. Czyli te same sugestie, które były podawane ogłoszeniu w pracy, wśród współpracowników, czy tak jak nam, dzieciom i młodzieży, było podawane, żeby głosić przy każdej okazji w szkole. Jeszcze powiem o pewnej sytuacji, która no, tak naprawdę też była w szkole, ale dążę dalej. I tak jak mówię, tak jak było, już zaczęłam mówić, reakcje otoczenia w szkole były różne. Nauczyciele próbowali się dowiedzieć, co się tak naprawdę dzieje. Ja tak naprawdę od 2002, to już o tej osobie wspomnę, ja przyszłam w 2001, więc w 2002 przyszła dziewczyna do tej samej grupy w internacie, byłyśmy razem w pokoju, ale ona była o klasę wyżej ode mnie. Powiem, Paulina. Paulina była i jest osobą prawie niewidomą, poruszającą się na wózku inwalidzkim. Ma porażenie czterokończynowe.
Bardzo szybko się zaprzyjaźniłyśmy. Tak jak na początku nikt nie wiedział o moich zainteresowaniach świadkowskich, Paulina też nie. My się z Pauliną zaprzyjaźniłyśmy. Ja Paulinie pomagałam w takich sprawach codziennych. Pomagałam jej iść się umyć. No, dosłownie byliśmy koleżankami, przyjaciółkami z internatu. Wiedziałam, że Paulina jest z rodziny usposobionej fanatycznie pod względem katolickim. Paulina jest katoliczką, jej rodzice są fanatycznymi katolikami. Tak to mogę teraz ocenić. I jak zaczął się robić ten dym w internacie o tym, że ja głoszę poglądy świadków Jehowy, że ja, tak jak pani katechetka, pan psycholog, pan pedagog, pani katechetka wzięli mojego ojca, gdy któregoś razu przyjechał po mnie. I to jest moment, kiedy rodzice się dowiedzieli właśnie o świadkach. Dopiero wtedy. Dopiero wtedy. Zobaczcie, po ilu latach. Kiedy ojciec został wezwany na dywanik tak naprawdę do nauczycieli i pedagoga i psychologa. Ale to się wtrącę, bo ty mówiłaś, że jeździłaś na zgromadzenia. Przecież zgromadzenia to jest ile godzin, więc... Ale wspomniałam też, że rodzice się tym nie interesowali. No właśnie, o to mi chodzi. Byłaś takim... Dzieckiem puszczonym samopas. No. Ale oni chyba wiedzieli, że chodzisz do Ludmiły, tak? Nic. Nie chcę użyć tego słowa, ale byłaś takim zaniedbanym łatwym celem do skrzywdzenia dla takiego, tak. Dla takiej okropnej osoby, jaką był twój krzywdziciel. Tak, tak. Bo przecież nikt nie stanie w mojej obronie, a wiemy, jak zamkniętą organizacją są Świadkowie Jehowy. To są ludzie, którzy idealizują samych siebie. Nawet jeżeli by wiedzieli, że w ich szeregach jest krzywdziciel, pedofil, nic by z tym nie zrobili. Nic. No potem powiesz, jakie były reakcje, tak? Tak, ale dalej powiem o tych zdarzeniach. Ojciec został wezwany na dywanik. Wszystko nauczyciele powiedzieli, że ja indoktrynuję dzieci, że ja rozpowszechniam materiały sekty Świadków Jehowy. Tak określili to nauczyciele. Że rodzice uczniów sobie nie życzą czegoś takiego. Ja na początku, bo jeszcze to nie był ten czas, że ja chciałam w 100% zrezygnować. Ja uznałam to za spełnianie się na mnie proroctwa. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was lżą i prześladują was i gdy kłamliwie mówią wszystko złe na was. Radujcie się i skaczcie z radości. Roczników się naczytałaś. Tak. 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 Więc ja uznałam to za przysparzanie chwały Jehowie, bo jestem prześladowana. I za upewnianie się o rzeczach słusznych, że jestem w religii prawdziwej. Ale pamiętajmy, że już docierały do mnie informacje, że jestem molestowana. Ale jeszcze nie tak w 100%. Pamiętam też, że właśnie ojciec po tym spotkaniu przyjechał do domu ze mną, powiedział matce o wszystkim. Mój telefon został przetrzepany. Zostały znalezione SMS-y, które spisałam z Luśką i umawiałam się na studium i wysyłałam jej tam różne zapytania i tak dalej. Rodzice się domyślili, że to ta kobieta. Matka wykonała telefon do Ludmiły. I oni z mojego telefonu oczywiście. Więc Ludmiła myślała, że to ja dzwonię. Więc jak już wyszło, no to oczywiście na drugi dzień, oczywiście telefon został mi skonfiskowany przez rodziców. Przyszła Ludmiła z Andrzejem w ramach służby, żeby pomóc swojej zainteresowanej. Ja pitole. Zaczęli rozmawiać z moimi rodzicami. Przekonywać ich, że zamiast włóczyć się bez sensu po mieście i narażać się na niebezpieczeństwo, to lepiej, żebym spędzała ten czas w towarzystwie osób, które są dla mnie życzliwie nastawione, wśród których nie grozi mi żadno niebezpieczeństwo. Okazało się również, że Andrzej jest znajomym mojego ojca. Mój ojciec siedział w więzieniu za dezercję z wojska
A Andrzej siedział w tym samym czasie, w tym samym więzieniu, był starszym grupy więziennej i siedział za odmowę służby wojskowej. Znamy to u świadków. Więc okazało się, że mój ojciec i Andrzej są znajomymi. Rodzice przyjęli zaproszenie na pamiątkę. Ja byłam szczęśliwa. Rodzice pozwolili mi kontaktować się z Ludmiłą i Andrzejem, z jej rodzicami, bo oczywiście też Ludmiła ich przedstawiła w sposób dobry, tak? Że tam też jestem bezpieczna. Studium mogło dalej trwać tak naprawdę. Wszystko mogło się toczyć dalej. Rodzice tylko zastrzegli, że nie ma opcji o zostaniu oficjalnie świadkiem Jehowy, póki nie ukończę 18 lat. Ale wiesz co, bo ty sama mówiłaś już kilka razy, że no pochodziłaś z zaniedbanej rodziny, więc jakby rodzice się nie interesowali. Ale tak sobie myślę, że oni, Ludmiła i Andrzej, że nie mieli wstydu w ogóle tam przyjść po tylu latach i powiedzieć, że dla mnie to z punktu widzenia rodzica, że ktoś z moim dzieckiem by tyle czasu spędzał, to jest nie do ogarnięcia, nie? I nagle ktoś wchodzi i mówi, no... Milenka do nas przychodzi już od kilku lat. Tak, i spędzamy wiele godzin i rozmawiamy i... I my ją wychowujemy. Znaczy, tak, właśnie to było w tym kontekście przekazane. Bo jakby to nie było, oni byli w organizacji, przecież tam mieli pewne zalecenia, pewne szkolenia, przecież to jest jakby, nazwę to pewnego rodzaju korporacja amerykańska. I oni tak po prostu nie pomyśleli, żeby ani razu się skontaktować z tymi twoimi rodzicami. Nawet biorąc pod uwagę, że oni się nie interesowali tobą, to jednak oni powinni sami z siebie z ludzkiej przyzwoitości zapytać się o zgodę. Widzisz, tak, z ludzkiej, zauważyłaś, ludzkiej przyzwoitości. Nie świadkowskiej przyzwoitości. No tam świadkowski osąd bardzo często jakby na bok odsuwa tą ludzką przyzwoitość. Tak. Bo przede wszystkim taki świadek, on jest pracownikiem, no tak mówimy, korporacji, no nie? Bo to tak łatwo... Korporacji i odwork. Łatwo to przyrównać. Oczywiście świadkowie się oburzą, jak tak mówimy, no bo to... Tak. Natomiast... Ale przerwę cię, Edwin. Ja mam prawo mówić tak, jak chcę. No oczywiście. Ja już nie jestem członkiem tej organizacji i już nigdy nim nie będę. Ja mam prawo obnażyć to, czego doświadczyłam. Mhm. I nawet jeżeli spotkam się z ostracyzmem, dla mnie to nie jest ważne. Znaczy, bo ja tu tylko chciałam wtedy zwrócić uwagę widzów, że nawet jeśli rodzice jakby zachowali się jak zachowali, to świadkowie, którzy uważają się za takich moralnych, takich grzecznych, uczciwych i nie wiadomo co, to jednak położyli sprawę tu, totalnie. Mhm. Tak, tak. Znaczy zastanawiam się nad tym, bo być może były jakieś powody, dla których oni cię taką miłością obdarzyli. Taką szczególną. Po dłuższym czasie jakby to też nie powiem, że to jest potwierdzone, ale usłyszałam coś takiego, że Ludmiła i Andrzej mieliby córkę w podobnym wieku do mnie. Nie wiem, czy to jest fakt stuprocentowy, więc tutaj też nie będę. Ale jeżeli to była prawda i ich córeczka z jakichś tam powodów zmarła, to możliwe, że ja byłam namiastką tej córki dla Luzki. Mhm. Tak. Czyli rodzice twoi zgodzili się, dali jakby pozwolenie na to, że możesz tak, się spotykać. Tak, tylko zaznaczę, z tym zastrzeżeniem, że nie mogę zostać świadkiem Jehowy przed ukończeniem 18 roku życia. Ludmiła i Andrzej oczywiście powiedzieli, że tak, tutaj to nie jest dyskusyjne, i tak dalej. To nagle zainteresowali się. Wcześniej przed tym 18 rokiem życia zostałaś głosicielką, nieochrzczoną głosicielką. Widzisz? Zostałam. I tutaj jest takie naginanie troszkę prawa, no bo przecież nieochrzczony głosiciel nie jest świadkiem, no nie? Ale utożsamiam, pamiętacie pytania na głosiciela, czy masz świadomość, że zostając coś takiego głosicielem, utożsamiasz się ze świadkami Jehowy, tak? Czyli czytaj, czy jakby już utożsamiasz się, że jesteś świadkiem Jehowy. No. Więc to jest rzecz paradoksalne. Tak?
już się utożsamiasz. Więc wiemy, że rodzice już znali Ludmiłę, Andrzeja, Irenę, którą też tam gdzieś tam po kątem poznali, już nie pamiętam jak, ale tego pedofila nie poznali osobiście. Tak naprawdę moi rodzice też o tym nie wiedzą, o czym ja dzisiaj mówię. Czyli oni dopiero się dowiedzą, jak ten materiał do nich dotrze? Nie wiem, czy mój... Jeśli dotrze, tak. Więc nie wiem. Pewnie to będzie, jeżeli to do nich dotrze, może to będzie dla nich też szokiem, więc może przejdę dalej. Ale właśnie coraz bardziej we mnie pokutowało to, że jestem krzywdzona. Nie dawało mi spokoju to, że tutaj mówimy o Jehowie, o miłości Jehowy, o tym wszystkim, co przedstawia Boga jako kochającego. I organizację, która kocha Jehowę i którą Jehowa kocha i akceptuje jako jedyną organizację, która jest na drodze prawdy. Stwierdziłam, i to był okolice pierwszego, tak, to był 1 listopada, 1 listopada 2004. Kiedy miało się, rano byłam z rodzicami na cmentarzu, bo to święto wśród wyznawców katolicyzmu, święto wszystkich świętych. Rodzice oczekiwali, że pójdę z nimi na cmentarz, zanieczniszczę kwiaty. Okej, okay, uczyniłam to. Wieczorem miało się odbyć studium u Ludmiły, na którym miał być również czyli osoba, która mnie molestowała. Ja stwierdziłam, że dłużej tak nie mogę. Ja chodziłam, bo rodzice poszli do domu, przy cmentarzu w tamtej miejscowości jest park. Chodziłam kilka godzin po tym parku, płakałam. Modliłam się, sama nie wiem, czy do Jehowy, do jakiegokolwiek Boga, który jest, żeby mi pomógł. Bo ja nie wiem, co mam zrobić. Ja tak bardzo kocham Boga. Ja tak bardzo chcę poznać Jezusa. Ja tak bardzo chcę poczuć miłość Boga. A jestem krzywdzona. I podjęłam decyzję, że muszę od tego uciec. I tu się zaczyna kolejna część dramatu. Poszłam do rodziców Ludmiły. To była gdzieś, studium miało być chyba na 18. Ja tam byłam gdzieś o 16:30 u nich. Weszłam, mówię dzień dobry, przywitałam się. Oczywiście zostałam przywitana życzliwie, tak jak zawsze. I mówię tak, ciociu, wujku, ja już nie będę studiować Biblii ze Świadkami Jehowy. Ja już nie będę chodzić do was i do Lusi. Ten pedofil zdębiał, zamurowało go. Przez chwilę zbladł, ale bardzo szybko się ogarnął. I mówi do mnie tak, Milenka, Lusia i Andrzej poświęcili ci tyle czasu, tyle lat. Prowadzili z tobą studium Biblii, uczą cię o Jehowie. To nie nam powinnaś powiedzieć, że rezygnujesz ze studium. Tylko Lusi i Andrzejowi. I mówi, chodź, pojedziemy do Lusi i jej to powiesz. I on tak do ciebie powiedział. Tak. Ale już jakie granie na emocjach, nie? Manipulacja. Metody manipulacji. Ja bałam się, że to będzie kolejny wyjazd do lasu. Ale jednak nie. Podjechaliśmy pod blok, w którym mieszkała Ludmiła i Andrzej. On mi pokazał, że jeszcze mam nie wysiadać z samochodu. Powiedział. Nawet jeżeli powiesz Luśce, co my robimy, co ty i ja robisz, to ona i tak ci nie uwierzy. Bo ja jestem twoim jej ojcem. Ona tobie nie uwierzy. A Jehowa cię znienawidzi. Jaki typ.
Zdębiałam. Coraz bardziej się bałam. Wysiedliśmy z samochodu. Znów poker face. Normalny wujek. Weszliśmy. Lucia standardowo podała herbatę, ciasto. To bo myślała, że to studium się odbędzie. Że będzie studium. Mhm. Bo miało być studium. Podała herbatę, ciasto. Usiedliśmy. Ten obłudnik jeszcze się modlił. Modlił się do Jehowy. Ja nie mogę. Rozpoczynając studium. I to Jehowa ciebie miał znienawidzić, tak? Jego tak, zdaniem. Tak. I ja powiedziałam Luśce. Ja mówię, ciociu, ja już nie chcę studiować. A wiesz co, bo tak jak nam to opowiadałaś, to tak nie wiem, czy dobrze pamiętam, że on mówił, że teraz Milena coś ci Lucia chce tak, powiedzieć. Tak. Jakby powiedział, że ja coś mam do powiedzenia. Mhm. Tak. Bo to tak w ogóle to też pokazuje tą hardość. Po prostu bardzo perfidny człowiek. Ojejku. Taki bardzo z zimną krwią. Tak, przerzucanie na ciebie całego ciężaru, całej winy już, wiesz, ona ci teraz coś powie, no nie? Ja po tych jego słowach właśnie super, że mi to przypomniałeś, bo już emocja i to jest normalne. I ja mówię, ciociu, ja już nie chcę studiować. Ja nie będę poznawać Jehowy więcej. Ja nie zostanę świadkiem Jehowy. A dlaczego, Milena? Co się stało? Wiesz, bo w szkole się ze mnie śmieją. Bo tamto zrzuciłam wszystko na szkołę. Nie powiedziałam wtedy prawdy. Saro, bardzo cię proszę, otwórz w Biblii, bo chcę, żeby to wybrzmiało z Biblii, z Pisma Świętego. Mhm. To, co Ludmiła mi odczytała, kiedy ja rezygnowałam ze studium. Ten drugi, Piotra, drugi list Piotra, drugi rozdział, wersety 20-22, od 20 do 22. Doprawdy, jeśli dzięki dokładnej wiedzy o Panu i Wybawcy Jezusie Chrystusie zerwali skalającymi rzeczami tego świata, ale wdają się znowu w to samo i zostają pokonani, to ich końcowy stan okazuje się gorszy niż początkowy. Byłoby dla nich lepiej nie poznać dokładnie ścieżki prawości, niż ją poznać, a potem odwrócić się od świętych przykazań, które otrzymali. Ich sytuacja potwierdza prawdziwość przysłowia. Pies wrócił do swoich wymiocin, a umyta świnia do tarzania się w błocie. I zostańmy proszę chwilę w ciszy. Niech te słowa wybrzmią w uszach słuchaczy. Zobaczcie. Werset tak naprawdę opisujący tego zwyrodnialca, a nie mnie. Ja zostałam przyrównana do świni i do psa. Dziecko, które było zmanipulowane falą miłości, potem skrzywdzone, zostało przyrównane do psa, który wraca do swoich wymiocin i do świni umytej, która tarza się znów w błocie. Jaką ścieżkę prawości poznałam w organizacji Świadków Jehowy? Powiedzcie mi, jaką? Kiedy niby uszłam kalającym rzeczom świata? A molestowanie seksualne nie jest kalającą rzeczą? Nie jest obrzydliwością w oczach Jehowy? Jeśli słuchają tego Świadkowie Jehowy, bardzo was proszę, zastanówcie się. Wiesz, w ogóle w tym kontekście świadków to z ich perspektywy to, co mówimy, to są kłamstwa, no nie? Tak, zgadza się. I ja osobiście usłyszałem od starszych z naszego zboru, kiedy powiedziałem, że nie będziemy chodzić na zebrania, bo ja się boję o swoje dzieci, to usłyszałem, że
nie ma tego w organizacji. To gdzieś w Australii się dzieje. Bo to jest wyspa skazańców. Tak, to jest wyspa skazańców. Ale moment. Mamy do czynienia z ogólnoświatową społecznością braci. Więc jeżeli to jest ogólnoświatowa społeczność braci, to nie ma wyspa skazańców. No, no dokładnie. Ogólnoświatowa. I wiesz, i wtedy zarzucano, że cały temat w ogóle w tak świętej organizacji Jehowy nie ma możliwości, żeby dzieci były krzywdzone, bo Jehowa się tym brzydzi. Ale wiesz, osobiście znam osoby wśród świadków Jehowy, które były krzywdzone przez innych świadków Jehowy i ty jesteś kolejną osobą, która w ogóle odważyła się opowiedzieć o tym i pokazać, że to się tam dzieje. To jest coś, co nas osobiście bardzo boli ze względu na pewne przeżycia, które się wydarzyły blisko nas i dlatego też jest to szczególnie trudne, no nie? Naprawdę, Milena, dużo szacunku i dużo podziwu mam samą dla ciebie za to, co robisz, naprawdę. Czyli zerwałaś w tamtym momencie jakby kontakty ze świadkami. Tak, oczywiście poszło ze strony Luśki mnóstwo różnych wersetów. Bardzo dużo. Jakby zostałam zbesztana i przyrównana do świni i psa. A potem nagle zaczęto mi czytać o miłości Jehowy względem mnie. Moja. I teraz stop. Bóg jest doskonały, Bóg jest święty, Bóg jest nieskalany i tak dalej. Jego organizacja jest święta i nieskalana. Więc jakim prawem nieskalany Bóg pozwala komuś, kto nazywa się Jego imieniem, ja teraz tak mówię typowo po świadkostwie. Tak, tak. Żeby jakby zrozumieć jakby schemat myślowy. Świadków. Nieskalany Bóg w swojej nieskalanej organizacji pozwala swojemu świadkowi, osobie, która nazywa się Jego imieniem, czyli imieniem Boga, krzywdzić, molestować, zastraszać dziecko. Co to za Bóg? A przypomnijmy sobie fragment z książki Czego naprawdę uczy Biblia. To jest żółta książka, która była wykorzystywana do studium z zainteresowanymi. Przynajmniej za moich czasów, chyba za waszych też. No od 2005 roku. Tak, ona była. Tak. Gdzie jakby katolicy są krytykowani za umieszczanie między innymi na nagrobkach różnego rodzaju epitafiów, czyli takich napisów różnych. No Bóg tak chciał. Bóg tak chciał, albo tak jak kiedyś czytałam to z Luśką na studium, przypomniało mi się, koło mojego brata leży, mój brat też nie żyje, miałabym starszego brata, ale on zmarł po urodzeniu, to jest nieważne. Koło niego jest nagrobek małej dziewczynki. I właśnie jest takie epitafium. Martusia mała długo żyć chciała, ale Bozie nie dała, więc umrzeć musiała. I ja w trakcie studium, jak mówiliśmy o tych epitafiach, to Luśce przecytowałam to epitafium z tego nagrobku tej dziewczynki. Był ogromny bulwers. Jak to można oskarżać Boga o coś takiego, że zabrał życie dziecku? A jak ja, osoba molestowana, przekonana o świętości Jehowy i Jego organizacji już na tamtym etapie, mogę sobie myśleć o Bogu, który na coś takiego pozwala? No wiesz, co świadkowie odpowiedzą na to. Tak, tak, tak. Diabeł krąży jak lew ryczący, aby kogoś pożreć. Diabeł próbuje zaszkodzić organizacji, żeby jak najwięcej osób odciągnąć od czystego wielbienia. Znamy te teksty.
No jak my odeszliśmy, to jeszcze tak mi się skojarzyło, to mówiono, no w dniach ostatnich odejdzie inny. Tak, wiele, no tak, że przyjdą odstępcy ze swoją szyderczością, czyli my, kochani. Ja się nie uważam za odstępcę. Wiecie, jak ja się uważam? Za osobę, którą ocalił mój Bóg. Ten Bóg, w którego ja teraz wierzę. A potem powiem o tym, jak ja po tym wszystkim patrzę na Boga. Ale powiem tak. Bardzo apeluję z jednym zdaniem do ludzi, którzy nas słuchają. Możecie mnie hejtować. Możecie mówić, że gadam bzdury. Ale wniknijcie jak Berejczycy w to, czego wy się uczycie. I w to, czego tak naprawdę uczy Biblia, a nie Towarzystwo Strażnica. To jest taka dygresja. Przejawiajcie postawy Berejczyków. Wiemy, kim byli Berejczycy. Tak, oni ciągle badali pisma. No. Okej, okay, dobrze, co? Jesteśmy w momencie, jak to studium się nie odbywa i ta tak. Ludmiła jeszcze cię tam próbowała przekonywać na pewno, tak, żeby ale nie ja powiedziałam, ale powiedziałam, że w żadnym wypadku nie. Więc jakby wszystko wygasło, chociaż nie do końca, bo jakiś tam sporadyczny na tamten czas kontakt SMS-owo-telefoniczny był z Ludmiłą. Bo ja oczywiście, mając wiedzę, którą zdobyłam na studium, wykorzystywałam tą wiedzę dalej w szkole. Pamiętajmy, że ja dalej kochałam Jehowę. Ja chciałam uciec od piekła, które doświadczałam, nie od Boga, no nie właśnie. Od Jehowy. Czyli cały czas wierzyłaś w to, co świadkowie wierzyli. Ja wierzyłam w to, czego się dowiaduję. Mhm. Czyli tak naprawdę to tak zwane ziarno prawdy, ono dalej we mnie kiełkowało. Już tutaj była całkiem spora roślina, myślę. No całkiem. Drzewo prawie. No nie. No. I dalej, już jakby nie ostentacyjnie, ale dalej głosiłam w szkole. Na takiej zasadzie, że rodzice wymagali chodzenia na religię, bo nie chcieli wstydu, że mają córkę Jehowca. No tak, co ludzie ale powiedzą. Ale mówiłaś mi, że na przykład tam była sprawa z ewolucją. Że to, się... to za chwilę opowiem, bo to już jakby po powrocie do studium. Myślałam, że to był ten moment przerwy. Okay, ja, dalej głosiłam w taki sposób, że jak nauczyciel na lekcji religii katolickiej zadawał jakieś tam wypracowania do napisania, to w klasie nas było 12 osób. I ja te 12 wypracowań... Pisała na podstawie Przebudźcie się i Strażnicy. Tak. I tak naprawdę nauczyciel się nie domyślał, tak? A klasa zdobywała piątki, więc wszyscy byli przeszczęśliwi. Ale jeszcze za darmo to robiłaś. Tak. Kurczę, zobacz, jakie oddanie. Ale wiesz co, ja też w szkole podstawowej na przykład się podchodzili, a ile było apostołów czy coś tam, nie? Jakie mieli imiona, to im mówiłam, bo oni nie wiedzieli, nie? Mhm. To było dalej takie pielęgnowanie tego nieoficjalnego terenu osobistego. A dlaczego mówię pielęgnowanie? Bo to ma pewne swoje dalsze skutki. Mhm. Przyszedł rok, początek bodajże 2005. Ja przyjechałam na ferie zimowe, oczywiście z internatu. Mój ojciec wtedy pracował jako grabarz na cmentarzu. Po pracy przyszedł i mówi, że widział Ludmiłę i jej matkę na cmentarzu. One załatwiały sprawy związane z pogrzebem, że umarł Luśki ojciec. Mhm. Moja reakcja na tą informację o śmierci tego człowieka była i ulgą, i znowu może trochę nadzieją na to, że wreszcie będę mogła poznawać prawdziwego Jehowę i Jezusa. I teraz bardzo cię proszę, Sara, o otwarcie w Biblii Ewangelii Marka. Już chwilkę znajdę. Spokojnie. Ewangelia Marka. 10 rozdział.
Wersety od 13 do 16 włącznie. Dobra. Już to się ładuje. Które wersety? 13 do 16. 10, okay. 13 do 16. To już czytam. A ludzie zaczęli przyprowadzać do Niego małe dzieci, żeby ich dotknął, ale uczniowie ich strofowali. Kiedy Jezus to zobaczył, oburzył się i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie próbujcie ich powstrzymywać, bo do takich jak one należy Królestwo Boże. Zapewniam was, że kto nie przyjmie Królestwa Bożego, tak jak małe dziecko, ten do niego nie wejdzie. I brał dzieci w ramiona i zaczął je błogosławić, wkładając na nie ręce. Tak, i to się wiąże z tematem, który tam takim zdaniem, które powiedziałam na początku. Czy pozwolono mi poznać Jehowę i Jezusa, czy mnie skrzywdzono? Kiedy ja dostałam informację, że On nie żyje, jak obuchem w łeb przypomniały mi się słowa, które właśnie przeczytała Sara. Ja pomyślałam, teraz mogę poznawać Jehowę i Jezusa. Tak naprawdę. Ale nie chciałam iść na pogrzeb. Ja miałam właśnie skrajne emocje, skrajne uczucia. Z jednej strony chciałam, z drugiej nie chciałam wrócić do studium. Z jednej chciałam iść na pogrzeb, z drugiej nie. Ale moja matka mówi do mnie coś takiego. To co, nie idziesz na pogrzeb? Przecież tyle u tych ludzi przesiadywałaś, nagle coś ci i teraz nagle nie idziesz na pogrzeb faceta, którego tak niby lubiłaś? I rodzice mnie przymusili do pójścia na ten pogrzeb. I to był błąd, że poszłam. Błąd. Nie chciałam iść sama. Poszła ze mną moja średnia siostra, ale tylko, żeby pójść. Żebym ja poszła. Po wykładzie na pogrzebie, po pogrzebie podeszłam do Luśki złożyć kondolencje. I teraz cytuję słowa Ludmiły, skierowane do mnie. Wiesz co, wujek, czytaj, ten, który mnie molestował, chciałby zobaczyć się z tobą w nowym świecie. A Jehowa na pewno by chciał, żebyś żyła w nowym świecie, żebyś była w raju. Jeśli chcesz, ja na ciebie czekam. W każdej chwili możemy rozpocząć dalej studium. Wyobraźcie sobie, wszyscy się z tego pogrzebu rozeszli. Ja zostałam przy tym grobie. Przy tym grobie tego człowieka. Zaczęłam płakać. Jehowo, pomóż mi. Jehowo, ja... Słuchajcie, to, że ja się cały czas odnosiłam do Boga, to było to, że miałam potrzebę bliskości Boga. Wróciłam do studium. Tak, wróciłam do studium. Znowuż gorliwość o dom Jehowy zaczęła mnie pożerać. 2005 rok. Sprawdzę sobie tylko datę, sekundkę, bo... Pewnie osoby, które są wyznania rzymskokatolickiego, od razu skojarzą tą datę. 5 kwietnia 2005. 21:47 chyba, godzina śmierci papieża Jana Pawła II. Ogromna, ogromna rozpacz moich koleżanek, kolegów. Pamiętam, płacz, też. No. Żałoba. Ludzie, bo przy ośrodku zaraz był kościół, ludzie wybiegli do kościoła. Ja wracałam wtedy z toalety, kiedy ogłoszono śmierć tego człowieka. Ludzie płakali, zaczęli mi mówić, że umarł Jan Paweł II. Ja okazałam totalny brak empatii, bardzo ewidentny dla świadków. I co? Każdego dnia umiera setki milionów ludzi. I co? Nad każdym tak płaczemy? To był tylko i wyłącznie zwykły człowiek. Nikt znaczący. Zobaczcie, jak ja byłam zmanipulowana. Inni ludzie byli dla mnie niczym.
Wszystkim dla mnie była organizacja i Jehowa. Ja byłam wyrzuta z uczuć, ludzkich uczuć. To była właśnie taka sytuacja. I w sumie około tego czasu, w sumie chyba przed tą śmiercią Jana Pawła II, nawiązałam kontakt ze zborem, który miał teren, na którym mieściła się ta szkoła z internatem. Zborem, i tego nie wyciszajmy, Murowana Goślina. Tam jest tylko jeden zbór. I tak naprawdę dobę po śmierci Jana Pawła II po raz pierwszy odwiedzili mnie świadkowie z tamtego terenu. Właśnie w internacie. Zaczęli mnie odwiedzać świadkowie. Poznałam wtedy siostrę Katarzynę. To była młoda dziewczyna, która mieszkała w tej samej miejscowości, czyli w Owińskach, tak naprawdę bardzo blisko mojej szkoły z internatem. I brata Dariusza, który był starszym w tamtym zborze. W sumie się z nimi przyjaźniłam. Na studium książki, bo wtedy jeszcze ono się odbywało w domach, chodziłam na te zebranie. Znów się zaangażowałam. Była pewna taka sytuacja, właśnie to, co Sara nawiązałaś do tego. Na lekcji biologii mieliśmy wykładaną teorię darwinowską. A wiemy, co świadkowie sądzą o innych poglądach niż ich poglądy. Mm-hmm. Na początku myślałam, że zakuć, zdać, zapomnieć. Ale jednak nie. Przy przygotowywaniu się do sprawdzianu właśnie z tej teorii Darwina usiedliśmy razem z moimi koleżankami z klasy z naszą wychowawczynią z grup. Pani nas tam odpytywała, pytała, czy jesteśmy przygotowane do sprawdzianu i tak dalej. Nagle wybuchnęłam ogromnym płaczem, ogromnym krzykiem. Świat nie powstał przez ewolucję. Świat stworzył Jehowa. Jehowa jest tylko Bogiem i twórcą świata. Wszyscy, którzy sądzą inaczej, zginą w Armagedonie. No to dolałaś oliwy na ognie. To tylko Jehowa stworzył świat. To są bzdury, ja tego się nie będę uczyć. Ja tego nawet nie będę wypowiadać. Dostanę pałę i tyle. Wychowawczyni była w szoku. Poprosiła koleżanki, żeby wyszły. Próbowała mi w sposób racjonalny, ale no nie szło, nie było opcji, bo ja nie myślałam racjonalnie. Ja myślałam po świadkowsku. Aha, i jeszcze od Ludmiły za ten wybuch tak naprawdę agresji otrzymałam pochwałę, gdy jej opowiadałam. No tak, broniłaś. Tak, broniłam prawdy. No niczym Jezus, który powywracał stoły kupców świątyni. Tak, teraz mi to przypomniałeś. I wtedy właśnie mi przypomniała Jezusa, który wypędził ze świątyni kupców i werset właśnie, że gorliwość o dom twój Jehowo mnie pożre. Tak, właśnie Edwin, super, mówię, no to mi teraz właśnie dokładnie przypomniałeś. Ale wracając do wychowawczyni. Wychowawczyni próbowała mi tłumaczyć, że ja wcale nie muszę wierzyć w teorię Darwina. Że nikt mi nie mówi czegoś innego niż to, co ja wierzę. Ale skoro jest to w programie, to ja muszę to zaliczyć. I tyle. Nie zaliczyłam tego. Nie mogłam się uspokoić. Wychowawczyni zawołała pielęgniarkę, dostałam środki uspokajające. Ja byłam w takim stanie. Kazano mi iść się umyć. Umyłam się. Ale ja wróciłam do pokoju dalej płacząc, modląc się do Jehowy. Modląc się, by otworzył serca nieznających prawdy. Zobaczcie, jakie zafiksowanie umysłu. Tylko pod jednym kątem. Tylko
pod jednym kątem. I wiele było takich perypetii, które po prostu szokowały wszystkich z mojego otoczenia w szkole. No ale oczywiście w myśl świadkowską ja byłam wzorowym dzieckiem, broniącym prawa Jehowy. Pewnie te dzieci wychowane w organizacji, tak jak my, bo które my to nieraz szliśmy na łatwiznę, że tak powiem, czyli zakłóc, dać, zapomnieć. Na kompromis. Na kompromis. Mhm. I nie w każdej sytuacji, ale zdarzało się, nie? Mhm. To właśnie się wściekały, bo wiedziały, że no tak powinny zrobić według zasad organizacji, ale tu jednak presja jakaś, nie wiem, szkoły czy własnego tego dobrego samopoczucia wygrywała, nie? I tak. Dobra, napiszę, że ewolucja to i tamto i zapominam, nie? A mnie gorliwość o dom Jehowy pożerała. No. Dobra. Czyli co? To był rok 2005. Przechodzimy do roku 2006. To już było po pogrzebie tego człowieka i po oznajmieniu, że wznowione zostało studium, ale też nie od razu powiedziałam prawdę. Prawdę o tym, co mnie spotkało, powiedziałam, kiedy w 2006 roku zaczęto ze mną studiować kolejną książkę. Książka tym razem już nie dla dzieci, ale dla młodzieży. Domyślacie się co? No wiemy. Pamiętamy, jak wyszła ta nowa część. Pytania młodych ludzi. Tak. Ale już tą nową wersję w tej miękkiej okładce. Tak. Pytania młodych ludzi, praktyczne odpowiedzi. Było tak, że było studium. Byłam ja, Ludmiła i jakaś siostra. Na początku tej książki. I Ludmiła mi powiedziała coś takiego, że zanim konkretnie zaczniemy czytać książkę, studiować, żebym się zastanowiła, jakie ja mam pytania. Jako dziewczynka. Że ona chciałaby taką być, w sumie tak zasugerowała, chciałaby być dobrą ciocią, zastąpić mi matkę i na przykład odpowiedzieć na pytania dotyczące dojrzewania, miesiączki, etc. i tak dalej. Więc ja mówię, o nie. I oczywiście na kolejne studium ja się też przygotowałam właśnie z tymi moimi, jak to zostałam poproszona, pytaniami młodej Mileny. I na studium był jej mąż i ona. I powiedziałam, co mnie spotkało. Powiedziałam, że byłam molestowana przez jej biologicznego ojca. Powiedziałam, że rezygnacja ze studium i przedstawienie powodów jako tylko ostracyzm w szkole, to był tak naprawdę znikomy powód. Żaden. Że problemem było molestowanie. Że problemem było zastraszenie mnie w samochodzie. Że były te wyjazdy do lasu. Jak to się wszystko zaczęło? Wszystko opowiedziałam. Totalnie wszystko. Zobaczyłam na Ludmiły twarzy już nie tą ciepłą ciocię Ludmiłę. Twarz jej skamieniała. Ona zesztywniała, ona była w szoku. Nie wiem, czy jakby organizacja wiedziała, jak to mówi mądrze organizacja, o grzesznych skłonnościach tego człowieka. Nie wiem. Bo ja to nazywam po prostu zboczeniem. To było zboczenie, a nie grzeszne skłonności. Nie wiem. Jeżeli nie wiedział nikt o tym, to ja rozumiem reakcję Luśki. Jeżeli jest odwrotnie, czyli wszyscy wiedzieli, to tej reakcji nie rozumiem. Inicjatywę przejął brat Andrzej, jej mąż. Zapytał mnie,
czy posiadam na ten fakt dwóch świadków. No, typowy starszy służbista. Czy jestem w stanie to udowodnić? Bo nie bardzo jest to do udowodnienia, bo człowiek, którego oskarżam, już nie żyje. Nie może się bronić? Nie może się bronić. Więc ja powinnam to powiedzieć wtedy, kiedy on żył, wtedy zostałby powołany komitet sądowniczy i tak dalej. O ile jeszcze byś miała dwóch świadków, bo jakby się tak. Nie przyznał... Ale przecież ty nie byłaś świadkiem wtedy też. A tak, ale i byłam dzieckiem. No przede wszystkim. Więc zobaczcie, no kolejny paradoks. Tak. Jaki powód miałoby dziecko do mówienia czegoś takiego, gdzie tak naprawdę całe to otoczenie, czyli Ludmiła, Andrzej, jej matka, jej ojciec, czyli ten gwałciciel, ta osoba, która mnie molestowała, gwałciciel, osoba molestująca, jak zwał, tak zwał, byli wszyscy mi bliscy. Ja ich kochałam bardziej wszystkich, na pewnym etapie niż własnych rodziców, własną rodzinę. Jaki ja miałabym powód do mówienia czegoś takiego? Jaki? A w organizacji Świadków Jehowy nie ma czegoś takiego, że jeżeli dziecko zgłasza jakiś problem, to temu dziecku się udziela pomocy. Czyli dziecko będą zostać skierowane do psychologa, do psychiatry dziecięcego, na konsultacje, żeby udowodnić fakt molestowania, na badanie ginekologiczne. No taka jest normalna procedura. Tylko wizerunek organizacji pseudo kierowanej przez Boga jest ważniejszy niż dobro dziecka molestowanego. I tak naprawdę ten temat się zakończył, to studium się zakończyło. Kolejne studium już było zupełnie normalne. Ale to w szoku jest. Oni przeszli tu? Po prostu. Tematu nie było. Nie, no nie masz świadków, no to nie rozmawiamy. Nie, to w ogóle, no nawet jeśli nie miała świadków, okej, dobra. Nawet jeśli no, ten komitet sądowniczy, jego nie mógł się odbyć, to ty nadal potrzebowałaś pomocy, choćby od specjalisty, jakiegoś psychologa, prawda? No zgadza się. A na bank w organizacji Świadków Jehowy, nawet jeżeli nie sami Świadkowie Jehowy, którzy byli wychowywani od dziecka, ale osoby, które zostały zwerbowane, są na pewno różni specjaliści. Dlaczego nie ma procedury, która by powołała nawet w gronie świadków specjalistów, którzy przebadają to dziecko? No tak, to mogłoby być zrobione. Tylko dbając o dobre imię organizacji, ta osoba, nawet jeżeli by uznała, że ja czy inne dziecko mówi prawdę, nie może powiedzieć, tak, ta dziewczynka mówi prawdę, tak, ta dziewczynka była przez niego molestowana. To by była ten drugim świadkiem, potwierdzającym twoje słowa w pewien sposób. Tak, ja bym była jako pierwszy świadek, ale jak? Ja mówię, właśnie. I jeszcze, przepraszam, wyleciało mi. I tam jeszcze mi Luśka mówi, a czy ty nie wiesz, że dziewczynce i kobiecie nie wolno przebywać sam na sam z mężczyzną? To jest... A ja mówię, ciociu, a czy ty mi to powiedziałaś? Czy ty mi powiedziałaś, że mam jakiś powód, żeby bać się wujka i zostać nie zostawać z nim sama? Jak rozumiem, ona nigdy sam na sam ze swoim ojcem nie przebywała. O właśnie, bardzo ciekawe. No tak. Czyli ona mówi, na ciebie przerzuciła w ten sposób tak, winę. Dlaczego tak. Tam chodziłaś sama? No zgadza się. Straszne. No. Zgadza się. I co jeszcze chciałam powiedzieć, to taką w sumie bardzo ciekawą rzecz jeszcze, że w sumie nie usłyszałam nic. Słowa przepraszam, nic. I teraz mówię otwarcie, nie oczekuję od organizacji Świadków Jehowy słowa przepraszam. Nie oczekuję tego. Ja uważam, że prawda zawsze się obroni. Ja chcę tylko dać odwagę swoim świadectwem osobom, które przeżywają to samo. I ostrzec rodziców dzieci, żeby na te dzieci uważali. Nikt nie zauważył sygnałów. Moi rodzice też nie. Bo zobaczcie,
wasze dziecko spotyka się z kimś bardzo systematycznie, chodzi chętnie i tak dalej, nagle przestaje chodzić. Nagle broni się rękami i nogami, żeby się z tymi ludźmi nie spotykać. Normalnego rodzica to by zaniepokoiło. Coś jest nie tak. Zobaczcie. Były tematy w szkole właśnie, na tym WDŻ-cie. Ja też zadałam mnóstwo pytań na tych WDŻ-tach. Nauczyciele też nie zwrócili uwagi, że coś jest nie tak, skoro ja aż tak szczegółowo o to dopytuję. Nikt nie zwrócił uwagi, że ja daję sygnały. A Luśka, gdyby była mądra, domyśliłaby się, że nie chodzi tylko o ostracyzm w szkole. Że coś tu jeszcze musi być. Bardzo dużo rzeczy, zobacz, wpłynęło na to, że twoja historia tak wyglądała, bo i braki w edukacji w szkole, że nie wiedziałaś, no nie, co on robi, że to jest złe, że to cię krzywdzi. I jakby tutaj jedna z takich rzeczy. I to, że na przykład nikt nie reagował i tak dalej, to o czym wspominałaś, tu wiele rzeczy się do tego przyczyniło, do tej tragedii, bo tak to tylko mogę nazwać. Ja naprawdę mam nadzieję, że w jakimś stopniu to co robimy, to pomoże nie jednej osobie. Być może pomoże osobie, która to przeżywa. Albo być może ta rozmowa dotrze do kogoś, kto coś może zrobić, kto coś może zadziałać, kto być może dzięki temu pozna, jak to wygląda i będzie mógł jakieś kroki podjąć, no nie, żeby tak powstrzymać taki tak proceder. I tak jak mówię, no to wszystko, te wszystkie reakcje na to, ta, w sensie jakby z grona świadków, czyli tych najbliższych mi świadków, czyli Ludmiły i Andrzeja, brak wnikliwości rodziny, nauczycieli, przepraszam, tak naprawdę ja nikogo nie obwiniam, nie szukam winnych, ale gdyby była większa wnikliwość osób z mojego otoczenia, być może wiele z tych tragedii by, że tak powiem, nie zaistniało. Dobrze, i teraz kolejny etap. Zostaję głosicielem. No właśnie. Jak do tego doszło? Zostaję głosicielem, tak. Bo stwierdziłam, że Jehowa jest dla mnie ważniejszy. Wiesz co, bo ty powiedziałaś coś, co ja tak często słyszę. Co tam ludzie piszą w komentarzach, że nawet jak się jakaś krzywda dzieje w organizacji, to czy Jehowa ci coś zrobił, żeby się obrazić na Jehowę? Tak. Dokładnie. Jehowa był ważniejszy. Ja gdzieś miałam już potem ten komfort, że już więcej nie doświadczę tego molestowania. Miałam gdzieś komfort, że jeżeli ktoś spróbuje znowu to zrobić, to Luśka już wie. A z drugiej strony, tak sobie mówię, jeszcze pomyślałam, jak nie mam dwóch świadków? A Jehowa i Jezus? Mam dwóch świadków? Mam dwóch świadków. Więc to mi wystarczyło. Jehowa i Jezus to wiedzą. Widzieli to. I tyle. Zostałam nieochrzczonym głosicielem. Z tego względu, że bardzo, bardzo często większość roku przebywałam w Tychowińskach, czyli w tym ośrodku. Moja karta głosiciela została przekazana do tamtejszego zboru. Tam byłam głosicielem, bardzo aktywnym, szkoła teokratyczna. Tak naprawdę 50% lekcji w szkole teokratycznej zaliczonych. Strasznie się do tego przykładałam. Znaczy w sensie nie, że połowy nie zaliczyłaś, tylko nie zdążyłaś po nie prostu. Nie zdążyłam, tak. Nie zdążyłam zaliczyć dalej. To się wszystko, ta moja znowu gorliwość o dom Jehowy,
o sprawy związane z czystym wielbieniem według świadków, doprowadziły naprawdę do ruiny szkolnej. Zaniedbana edukacja, zagrożone przedmioty, groźba niezdania. Bo gdzie była ciągle Milena? W służbie. Co robiła Milena zamiast się przygotować na sprawdzian? Była w służbie. I właśnie, i to jest to, co się wtłacza młodym świadkom. Po co się uczysz? Po co się w tym świecie edukujesz? Po co się w tym świecie chcesz wybić, skoro świat jest skazany na zagładę? Chociaż ty tak skrajnie podeszłaś bardzo do tego, nie? Tak bardzo, gorliwość cię pożarła znowu. Tak, tak, no. Tak. Ale no to było skrajne, wszystko było skrajnie. Kolejny etap, już może trochę przyspieszę, bo to tak za dużo tego wywodów już. 2007 rok. Lato. Kongres w Szczecinie i chrzest. Kojarzycie stary śpiewnik teokretyczny z 2007 roku? Znaczy, ten brązowy? Ten brązowy. No jasne. A to kojarzycie pieśń... któregoś. Ale w sensie, który był aktualny w 2007 roku. Mhm. Kojarzycie pieśń Szczerze oddani, wierni, poddani, dobry jest dla nas Bóg, ma w swojej pieczy, kocha jak dzieci. Teraz mi będzie... To była pieśń, która była puszczona jako pieśń przed chrztem. Ale wiesz co, ty to tak wszystko pamiętasz, to widać, jakie to było dla ciebie ważne, jakie to było... Tak. To był sens twojego życia, bym tak powiedziała. Tak. Ja nie tylko byłam w prawdzie, ale w myśl świadkowską żyłam prawdą. I kolejna pieśń, która... Żyj prawdą co dnia, bo to droga. No tak, do jakiego życia? Bo to droga do jakiego życia? Życia w bólu i kłamstwie? Życia opartego na oszukiwaniu i manipulowaniu ludźmi? Ale do tego przejdę dalej. Tak. Ludmiła i Andrzej oraz oba tak naprawdę zbory, z którymi ja tak naprawdę byłam zżyta, miały ogromne aspiracje względem mnie. No na pewno musiałaś zostać pionierką. Tak, pionierka pomocnicza. Zaraz po chrzcie. Zaraz po chrzcie. Bo jak przyjmujesz chrzest, to nie możesz zostać stałym pionierem przez 6 miesięcy. Dopiero za 6 miesięcy. No. Tak. I w sumie to tak się zbiegło, że stałym byłam w okolicach pamiątki. W okolicach pamiątki. Ale to już też były czasy, że nie było tak fajnie. To już nie było tak fajnie, bo... No to słuchaj Milena, no to powiedz dlaczego, co tam się porobiło, że ty jednak zdecydowałaś się zniknąć wszystkiego. To wszystko nie było łatwe. Znowu, to nie było łatwe. Bo jak tu się czepiamy tego fragmentu, gorliwość o dom twój Jehowo mnie pożera. Tak, mnie pożerała. Ale nie gorliwość o dom Jehowy. Tylko gorliwość... Gorliwe zabieganie o miłość Boga. Ja wiedziałam, że Jehowa będzie mnie kochał, że przeżyję Armagedon, jeśli wszystkie swoje siły przełożę na służbę dla Niego. Zobaczcie, życie pod strachem. No. Jehowa nie będzie cię kochał i nie będziesz żyć wiecznie, jeśli nie będziesz mu służyć. Jeśli nie będziesz robić wszystkiego, na co cię stać. Zgadza się. I cały czas myślisz, że robisz za mało. Bo tak. Przecież mogę robić więcej. Tak. No. I dlatego były te problemy, bo mi nie wystarczało wyrobić normę dla pioniera. Ja chciałam mieć więcej. Ja chciałam brylować. I wyścig szczurów. To, co rozmawialiśmy przed wywiadem, że takie, o, a ty prowadzisz ile studiów? A ty ile osób rozjaśniłeś w tym tygodniu, czy tam, przepraszam, w tym miesiącu literatury?
A to, a tamto, wyścig szczurów. Czy Pan Jezus w którymkolwiek fragmencie Biblii powiedział, ile Jego apostołowie mają spędzać czasu na mówieniu o Nim? Jezus wyznaczył normy czasowe? Próbuję sobie przypomnieć. Jakoś nie widzę tam... O, właśnie. I widzicie? Widzicie, jakie to proste? Wystarczy pomyśleć. Czy Jezus straszył ludzi w jakikolwiek sposób? Czy Jezus mówił do ludzi raczej, jeśli chcesz, pójdź za mną? Czy Jezus Piotra, który się go zaparł, odrzucił? Albo porównał do świni? Albo porównał do świni. Bo potem Piotr nie miał problemu z porównywaniem innych do świni. No tak. No tak. Ale my teraz skupmy się na Jezusie. Ja chciałam poznać Jezusa. I teraz zobaczcie, jak dalecy są świadkowie od wzoru nauczania Chrystusowego. Jak daleko. Ale ja nie jestem od tego, żeby sądzić. Ja nie jestem ciałem kierowniczym, żeby stawiać siebie w pozycji sędzia. Kiedy Jezus powiedział, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. Zgadza się? Tak. Więc ja tych sądów nie chcę dokonywać. I nie będę. Ja tylko mówię o delikatnych paradoksach. I w bardzo delikatny sposób. Więc co dalej? Ta gorliwość mnie pożerała. Byłam nawet na jednym ze zgromadzeń właśnie na spotkaniu do Betel. Ja chciałam być w Betel. Ja chciałam wszystko poświęcić dla Jehowy. Wszystko. Wszystko. W zborze, na którym terenie była moja szkoła, w sumie było takie studium już prowadzone od wielu, wielu lat. Tak naprawdę już chyba wszystkie siostry w tym zborze prowadziły to studium. To była, ja pamiętam, ona miała na imię Agnieszka. To była dziewczyna, no w sumie kobieta, z bardzo poważnymi zaburzeniami intelektualnymi. To była kobieta, która miała chyba około 40, a jej myślenie i zachowanie było zachowaniem i myśleniem dziecka. Z nią się nie studiowało książek, które się studiowało z osobami dorosłymi. Z nią non-stop były studiowane książki typu Mój zbiór, Największy ze wszystkich ludzi, Ucz się od wielkiego nauczyciela i tyle. To było wieczne, to była tak zwana, znacie to powiedzenie, wieczny student. Ale wiesz co, tak rzeczywiście, bo nawet były takie zachęty, jak studiować z osobami, które mają jakieś zaburzenia. I ja nawet na takich studiach byłem, no i to były takie proste, tutaj obrazek, a co widzisz, no nie, żeby takich osób nie zostawiać po prostu. Zachęcała organizacja tak, do tego. Tak, no. Tak było. I ja właśnie prowadziłam, ja w sumie zbór, jak ja już byłam pionierką, najpierw pomocniczą, potem stałą, zbór od razu mnie oddelegował do prowadzenia studium z tą Agnieszką. Miałam też teren właśnie, ja byłam ogólnie bardzo dużym skrupulantem, ja musiałam mieć bardzo dokładnie opracowane swoje tereny. Notatki. Notatki moje to były, no ja wszystko pisałam na brudno, na terenie, a potem zamiast w internacie się uczyć, to ja przepisywałam sobie notatki do porządnego zeszytu, musiałam wszystko mieć. Czyli zobaczcie, edukacja leżała w myśl tego, co są uczeni świadkowie. Ja nie chciałam nic zdobywać w tym świecie, nic, nawet podstawowego wykształcenia, bo chciałam tylko służyć Jehowie. I na terenie, i na terenie, i na terenie zapukałam do pewnych drzwi. Otworzyło mi małżeństwo. Ludzie trochę starsi ode mnie. I po domu biegała mała dziewczynka. Bardzo proszę słuchaczy, żeby sobie to wyobrazili. Dwie głosicielki,
otwiera młode małżeństwo, tak jak tutaj Sara i Edwin. Po mieszkaniu biega mała dziewczynka. I głosicielka od razu mówi wstęp typu: witam, chciałabym Państwa zapytać, czy uważają Państwo, że na podstawie Biblii można prowadzić szczęśliwe życie rodzinne? I teraz Sara, Edwin, proszę, odpowiedzcie jako to małżeństwo. No nie wiemy, no. Nie znamy Biblii. Super. Chciałabym Państwu pokazać, co na temat szczęścia rodzinnego mówi Pismo Święte. No proszę. Oczywiście, ja już nie pamiętam, jakie ja tam wersety pokazałam. Także studium z tym małżeństwem się rozpoczęło chyba na drugich już odwiedzinach. A to ty byłaś mega skuteczna. Na drugich odwiedzinach. I wyobraźcie sobie, zaczęłam z nimi studiować książkę Czego uczy Biblia. I studiując z nimi, zabierałam zwykle takiego brata Kazia. To był starszy brat wiekiem, on był też starszy zboru. Prowadziliśmy to studium z tym Kaziem, ale ja coraz większego doznawałam takiego rozdwojenia w swoim sumieniu. Dlaczego? Widziałam tą małą dziewczynkę. A w tej dziewczynce widziałam siebie. Wiedziałam, że może być tak, że ta dziewczynka doświadczy tego, co ja. Że ja będę miała na swoim sumieniu prawdopodobnie kolejne skrzywdzone dziecko. Ja nie byłam w stanie prowadzić tego studium. Ja nie potrafiłam indoktrynować tych ludzi, którzy mają małe dziecko. Nie mogłam. Na pewnym etapie przekazałam to studium. Nie potrafiłam. Kolejna sprawa, prowadziłam już jako głosicielka, potem pionierka, dwa studia na swoim pierwotnym terenie, czyli w tym internacie. Pierwsze studium to było z taką dziewczyną, która ogólnie miała padaczkę, ciężkie życie w domu. I studium było bardzo fajne. Ewa w myśl świadkowskich robiła bardzo szybkie postępy. Studium zostało przekazane do zboru, na którym terenie ona mieszkała. Potem po jakimś czasie już, jak ja nie byłam świadkiem, Ewa do mnie zadzwoniła, powiedziała, że ona już skończyła z tym, że ona była tylko w stanie to poznawać ze mną, z nikim innym. Kolejna osoba, i to jest właśnie szok, bo przygotowując się do spotkania z wami, obdzwoniłam kilku znajomych i przyjaciół, którzy mnie pamiętają z dawnych lat. Jedną z dziewczyn jakby utraciłam kontakt, zaraz jak odeszłam z organizacji świadków. Była dziewczyna, z którą też w internacie zapoczątkowałam studium i przekazałam ją też do jej zboru macierzystego. I w sumie odnalazłam przez znajomych tam numer telefonu do tej koleżanki. Ja nie będę tutaj mówić, bo zaraz pewnie wywnioskujemy wszyscy to samo. Zadzwoniłam do niej, zaczęłam z nią rozmawiać, przywitałam się, ogólnie tak ten. A co u ciebie słychać? I słyszę: Milena, bardzo dziękuję ci, że pomogłaś mi poznać prawdę. To musiał być szok dla ciebie, nie? Jest to dalej szok. Ta rozmowa była 2 dni temu. Więc teraz ja mam na sumieniu tą dziewczynę. I weźcie, kochani, zrozumcie to, że ja to wszystko robiłam z miłości do Boga i do ludzi. A tak naprawdę wiele osób, być może, o których nawet nie wiem, wprowadziłam w takie bagno, że głowa mała. Ale wiesz, ktoś najpierw ciebie w to wprowadził, no nie? Tak, ale... W sumie masz rację, bo to, wiesz, takie w pewnym sensie coś, co może złagodzić ten ból i tą świadomość, to co teraz powiedziałaś, Sara. Ale to nie jest do końca złagodzenie.
To nie, nie. I co się dalej działo? Tak naprawdę od końca 2007 do końca 2008 zaczęłam już popadać w depresję. Niedługo po tak naprawdę zostaniu świadkiem, pionierem, głosicielem. No ale przecież byłaś w najszczęśliwszej organizacji na świecie. Właśnie. Robiłaś najwspanialsze zajęcie dla człowieka, czyli mówienie o Jehowie innym. No to co się działo? No nie? Zobaczcie, ja już powiedziałam trochę, co się działo. Ja spotykałam na swojej drodze ludzi, których nie potrafiłam indoktrynować. Nie miałam świadomość, że to nie jest prawda. Że to nie jest religia taka, za jaką się podaje. Ja coraz trudniej przychodziło mi głoszenie. Gdzieś tam zbór to zauważył i tam próbowali mi pomóc, a już powiem w jaki sposób. Zrezygnowałam ze służby pionierskiej. Chociaż dalej głosiłam tak naprawdę tą samą ilość czasu, co pionier. Czyli 70 godzin miesięcznie. Tak. Minimum. Tak. W sensie oficjalnie nie byłam pionierem, ale taki miałam limit godzin. W głowie. W głowie. Mhm. I to było plus minus to, że tak powiem. Plus minus to. Ale tak, zbór próbował mi pomóc, bracia starsi, którzy tam z tamtego zboru, którzy jakby najlepiej mnie znali, wzięli mnie na rozmowę, czyli brat Darek, który był wcześniej wspomniany, i brat Kaziu, który dokonywał tego małżeństwa ze mną odwiedzi. Ja powiedziałam, że służba nie sprawia mi radości. Ja powiedziałam, że nie mam jakby radości z głoszenia, że coś się ze mną dzieje, że jakbym miała depresję. Bracia zauważyli, że ja się przyjaźnię z jedną siostrą w zborze. Starszą, taką Elą. Poprosili Elę też na rozmowę. Poprosili, żeby Ela mi pomogła, czyli było poprowadzone studium uzupełniające ze mną. I pojechałam z Elą do psychiatry, do Poznania. Bardzo dziwne, bo zwykle no raczej się unika tego, żeby wysłać kogoś do psychiatry. Ale to co, starsi zboru powiedzieli, ej, Milena jedź do psychiatry, siostra Ela pojedzie z tobą? Tak, coś w tym sensie. Aha. Była zasugerowana po prostu konsultacja z lekarzem, ale w towarzystwie osoby oddelegowanej przez zbór, czyli w tym wypadku Eli. I my rzeczywiście pojechałyśmy, a pani doktor widziała, ja zaczęłam zażywać antydepresanty. Pani doktor widziała, że coś mnie gryzie. Czyli kilka tych rozmów było. Tak, było jakiś czas leczenia. I ona w ogóle poszła na to, znaczy ta psychiatra, że wy jesteście we dwie? Tak, ona wchodziła ze mną. Bo było takie ustalenie, że ona jest upoważniona do wglądu w dokumentację medyczną i do uczestnictwa w wizytach. A to musiałaś podpisać coś, tak? Tak, tak, no, upoważnienie, bo, tak, upoważnienie, okay, u lekarza. Ale tam po pewnym czasie pani doktor widziała, że jakby o czymś tam nie chce mówić przy niej. Więc poprosiła, żeby ona wyszła. Ja powiedziałam wtedy o molestowaniu. To pani doktor powiedziała, że ona wszystko już wie. Kazała mi stamtąd uciekać z tej organizacji. Kazała mi jakby podjąć terapię psychologiczną i tak dalej. Nie byłam na to gotowa. Uznałam, że lekarka jest wrogo nastawiona do organizacji. No tak. Że nienawidzi świadków. A teraz wiem... I szatan nią kieruje na pewno. Tak. No. I teraz wiem, że pani doktor miała rację. Ja się tak zastanawiam, to są tylko przypuszczenia oczywiście, bo no jak wtedy powiedziałaś o tym Andrzejowi i Ludmile, no to był starszym zboru. Zastanawiam się, czy oni to jakby między sobą zamietli pod dywan, czy
to potem było jakoś konsultowane we wewnętrznym gronie starszych, to znaczy my nie mamy ani... Ale takiej... to były już dwa różne zbory. Tak, tak, ale do czego zmierzam, że czyli, gdyby czy, to czy było... Na przykład, czy nie było tak, że razem z kartą głosiciela poszła do nowego zboru ta informacja? Tylko, że ty o tym nie będziesz wiedziała w żaden sposób, ale wydaje mi się, że mogło to być możliwe. I wtedy na przykład, dlatego by mnie nie zdziwiło, dlaczego oni wysłali z tobą kogoś do tego psychiatry, nie? Ale to są tylko przypuszczenia... Bo... Gdybanie. Dziwne samo w sobie jest to, że starsi, znaczy dziwne, znaczy to powinna być dobra reakcja, że ktoś zachęca kogoś do skorzystania z pomocy specjalisty, jeżeli ktoś ma jakiś problem natury psychicznej w tym wypadku. A, już wiem, że o tym się przypomniało, bo ja wtedy powiedziałam, że mam myśli samobójcze. Mhm. I może to skłoniło właśnie do wysłania mnie do psychiatry, bo oni wiedzieli, że jestem pod opieką ośrodka wychowawczego. I mógł to być też strach o to, że jak ja sobie coś zrobię, to będą dociekać do wszystkich. Tak, a ty bardzo dałaś dobitne świadectwo, kim jesteś, że jesteś świadkiem. Tak. W sensie wszyscy dookoła wiedzieli pewnie w tym ośrodku. Tak, tak. Więc potem byłby problem, dlaczego... I teraz, Sara, przejdę do kolejnej rzeczy. Tak naprawdę już powoli zaczęłam otwierać oczy. Na to, że... Aha. Czy, ale mimo tego, że w głowie ci się pojawiła taka, wiesz, myśl, nie, pani doktor jest zła, bo mnie chce odciągnąć od Jehowy i od jego organizacji, ale coś jednak tam się działo, tak? Cały czas, bo ja się broniłam. Dla mnie Jehowa był świętym Bogiem. No tak, no dysonans tu się pojawił. Dysonans, tak. Poznawczy. Ale... Zebrania. Znacie ten werset, nie opuszczajmy naszych słynnych zebrań, jak to niektórzy mają w zwyczaju. To była dla mnie świętość, zebranie to była świętość. I teraz będę prosiła Ciebie, Sara, o odczytanie dwóch fragmentów z Pisma Świętego. Mhm. Pierwszy list do Koryntian. Dobra, to mam. 13 rozdział, 33 werset. Dobra, a nim czekaj. Pierwszy Koryntian 13. Tu mam 13 wersetów. O Boże, to ja źle... Inaczej, to nie, to ja źle musiałam przypisać. Dobra, to niech będzie tylko. Przysłów, 13 rozdział, 20. No tak. A, wiem, złe towarzystwo psuje pożyteczne zwyczaje w Koryntian, a tutaj... Przysłów, który rozdział? 13-20. Kto chodzi z mądrymi, to jest to. 20. Kto chodzi z mądrymi, stanie się mądry, ale kto się zadaje z głupimi, temu źle się powiedzie. Mhm. A tamto to było 1 Koryntian 15:33. O właśnie, tak, przeczytaj proszę, jeśli możesz. Weź. Zamiast piątka pisałam trójkę, więc... Spokojnie, gdzieś tam się mi odblokowała ta pamięć. Tyle wersetów, co tutaj przytacza, to od razu widzisz? To się przypomina, bo ja trochę wywaliłam też z głowy te wiedzę, a potem wskakuje 15:33. No tak, to będzie to. Nie dajcie się wprowadzić w błąd, złe towarzystwo psuje pożyteczne zwyczaje. I na jednym z zebrań właśnie była mowa o złym towarzystwie. Na jednym z zebrań była mowa o dobrym i złym towarzystwie, o pożytecznych zwyczajach, o niepożytecznych zwyczajach. W moim otoczeniu, ja powiedziałam tak naprawdę dwulicowe życie, tak naprawdę praktycznie od początku. Ja przyszłam do Owińsk w 2001 roku, w 2002 przyszła do Owińsk dziewczynka, która była zupełnie niewidoma, z porażeniem czterokończynowym i na wózku inwalidzkim. Byłyśmy w jednej grupie w internacie, w jednej sypialni, zaprzyjaźniłyśmy się, pomagałyśmy sobie, Paulinie pomagałam w takich sprawach bytowo-życiowych, czyli iść się umyć, podać jej posiłek i tak dalej, i tak dalej. I w sumie Ludmiła też od początku wiedziała, że ja znam taką dziewczynkę. Ale i też wiedziała, że Paulina jest z rodziny bardzo ortodoksyjnej, katolicko. Tak to nazwijmy. Może nie powiem jakoś o to, tylko po prostu o bardzo takich mocnym korzeniach katolickich. O, tak powiem. No i tak, Luśka też nie chciała mi powiedzieć, że nie mogę, wiesz, tak w 100% nie mieć kontaktu z tą dziewczynką, ale podeszła do tego jak do pozyskiwania niewierzącego małżonka.
Czyli ja mam prowadzić takie starania, by pozyskać Paulinę dla prawdy. Jak już zaczęły się robić te dymy, że w szkole wyszło, że ja głoszę poglądy Świadków Jehowy, indoktrynuję i tak dalej, to Paulina w sumie tam uratowała mi trochę tyłek, bo moja wychowawczyni z klasy wzięła Paulinę na rozmowę, bo widziała, że się z Pauliną przyjaźnie i zapytała, czy Paulina wie coś na ten temat, żebym ja głosiła poglądy Świadków Jehowy i rozpowszechniała jakieś materiały związane ze Świadkami Jehowy. Paulina powiedziała, że nie wie o czymś takim, żebym ja rozpowszechniała jakieś materiały, ale wie o tym, że ja mam kontakty ze Świadkami Jehowy i nawet z nią o tym rozmawiam. Tylko, że jej to akurat nie przeszkadza. Więc dalej miałam pozyskiwać Paulinę. Ale te lata właśnie, końcówka 2008 i 2009, Paulina już, przepraszam, tak, 2008 w październiku Paulina już nie była uczniem ośrodka, przyjechała do mnie w odwiedziny. A wcześniej na zebraniu było właśnie o tym złym towarzystwie i ja nie chciałam, żeby Paulina przyjechała. Gdzieś dalej się broniłam, żeby dalej trwać jako świadek. Ale Paulina się uparła, przyjechała do mnie w te odwiedziny, bo jej rodzice odwozili jej siostry na studia medyczne do Poznania, a Paulinę wysadzili właśnie w Owińskach, żeby mogła mnie odwiedzić. Bo jej rodzice też wiedzieli, że my się przyjaźniłyśmy i to była fajna okazja, żeby Paulina mnie odwiedziła. I ja Paulinie zaczęłam opowiadać o tym, jak cierpię, co się dzieje z moją psychiką. Paulinie wtedy też powiedziałam o tym molestowaniu. Światuska, przed którą byłam przestrzegana w tych wersetach. Ona pierwsza udzieliła mi wsparcia. Nie ktoś, kto nazywa się imieniem Jehowy i powinien mnie wspierać, czyli Ludmiła. Tylko Światuska. Ona mnie wtedy przytuliła. Popłakałam się. Ja mówię, ja nie wiem, jak sobie pomóc. Ja nie wiem. Ja kocham Boga. Ale ja nie wiem, jak sobie pomóc. I w sumie Paulina to zrobiła takim trochę pretekstem, bo ja też już skończyłam tą szkołę. I zadzwoniła do mnie, żebym pojechała z nią po raz kolejny na jakiś wyjazd. Bo już kilka razy tak jeździłam na różne z nią turnusy rehabilitacyjne jako opiekunka. A teraz, że mam pojechać na jakiś wyjazd, ona ma jakieś tam spotkania, że to będzie tylko dotyczyło tego, żebym ją zaprowadziła, potem sobie mogę iść, nie muszę w tym uczestniczyć, żebym ją tylko potem odebrała i pomagała jej tak jak zawsze, czyli umyć się, zjeść posiłek i tak dalej. Ja mówię, dobra Paulina, no co mi szkodzi, pojadę tak z tobą. Okazało się, że Paulina pod pewnym pretekstem zabrała mnie na rekolekcje katolickie. Ja byłam oburzona, zaatakowałam Paulinę. Powiedziałam jej, że ona naraziła moją więź z Jehową, z moim Bogiem. Powiedziałam Paulinie, że ona jest rzeczywiście, tak jak mówi Biblia, złym, fałszywym towarzystwem. Paulina się tym nie zraziła. Mówi, słuchaj, ale ja cię do niczego nie zmuszam. Ty jesteś tylko moją opiekunką. I tam w sumie któregoś dnia ja spacerowałam, tam był taki ogród i nagle jak usiadłam na ławce, oczywiście wzorowy świadek, czytałam tekst dzienny, literaturę, no bo co mam robić, tak? Na rekolekcję, nie? No. Ja byłam opiekunem, ja tak. Wiesz, tylko tak, ja się zajmowałam sobą, Paulina sobą, tak? Mhm. Tylko robiłam to, co do mnie należało w kwestii opiekuna. I podchodzi do mnie chłopak, młody chłopak, widać było, że dużo młodszy ode mnie, ubrany w garnitur, wyobraźcie sobie. Białą koszulę i krawat.
A ja mówię, ojej, to chyba jest nasz brat. Zauważył, że czytam literaturę i się zainteresował, tak? Ja mówię, ojej, no super. Ten chłopak do mnie podszedł, usiadł. Dzień dobry, dzień dobry. No, przedstawił się, chyba bodajże mam na imię Mateusz i jestem klerykiem. Dla osób, które nie znają tego pojęcia, to jest student w seminarium katolickim przygotowujący się do bycia księdzem. Tylko, że do pewnego etapu oni chodzą ubrani w stroju cywilnym, czyli właśnie w garniturach i koszulach, więc można byłoby ich pomylić ze Świadkami Jehowy. Taki tutaj śmiech. Myślę, że się oburzą. Także można byłoby pomylić, tak? No cóż, myślę, że można jakieś zmiany wprowadzić w ubiorze kleryków. Nie, właśnie może nie kleryków, tylko może świadków. Aha, no dobrze. No, ale żarty żartami, każdy ma prawo się ubierać tak jak chce i każdy się ubiera tak jak od niego wymagają dane sytuacje czy obowiązki, które pełni. Więc no jasne. Po prostu. I tak zaczęliśmy rozmawiać, ja mu się zaczęłam żalić, że jestem Świadkiem Jehowy, że Paulina pod pretekstem mnie tutaj przywiozła i tak dalej. Zaczęłam rozmawiać z tym chłopakiem i jakoś mu powiedziałam, że byłam molestowana. Półgłębkiem, może nie wprost i tak dalej. I on mówi, poproś Boga o miłosierdzie dla tego człowieka. Ja pierwszy raz usłyszałam słowo miłosierdzie, czyli wybaczenie, litość. Żeby Bóg wybaczył temu człowiekowi. I wyobraźcie sobie, dalej mnie gnębiło sumienie. Ja już wiedziałam, że ja nie mogę być Świadkiem Jehowy. Jak myślicie, dlaczego? Jestem odstępcą. Dlaczego? Z tej strony poszłaś. Dlaczego? Byłam na... Tak, w Babilonie Wielkim. Religii, no. Tak, w Babilonie Wielkim. Zadzwoniłam do swojego zboru macierzystego, bo wtedy już moja karta głosiciela wróciła tam. Do zachodu. Do zachodu. I powiedziałam, że byłam tu i tu. Oczywiście jakieś tam próby były związane z tym, że żebym się spotkała z siostrą Lusią, że ona mi pomoże, że zbór mi pomoże, że Jehowa jest Bogiem wybaczającym i tak dalej, i tak dalej. Bo oni nie chcieli mnie stracić. Taki gorliwy tutaj głosiciel, no to jak? Tyle godzin, tyle studiów. Ale zobacz, bo ty też całym swoim tym życiem w organizacji, ty byłabyś idealnym życiorysem w przyszłości do strażnicy. Tak jak potem się czytało właśnie o tym, tak, że tu ktoś miał takie problemy, takie, ale trwał, tyle głosił, albo no jak się czytało, na przykład jakaś dziewczynka, nie wiem, tam na wózku czy coś tam, ale i tak jeździła i głosiła, to tak. Ty byłaś takim, wiesz. I kolejna pieśń z tamtych czasów ze śpiewnika, kojarzycie? Gdy chłopcem był Samuel, znalazł się sam. Jeszcze melodię pamiętam. Jehowy, tak, by służyć, tak, mu tam. I w ogóle to była, jeśli chodzi o czasy kapłanem moje. Kapłanem był Helinek, tak, synów. Tak, 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 tak. A to do żony Namana zaniosł ty wieść, tak? Że prorok Jehowy ma moc zdrowienie. No dobra. Tak? W ogóle... Zarazisz nas, nie. Ja też do tego zmierzam. Ja byłam gorliwym dzieckiem i moim wzorem właśnie były postacie z tej pieśni. Czyli Hebrajczycy. A ja pamiętam, jaką mi wielką radość sprawiło, jak ja na chyba którymś tam studium mówię, ciociu, ale ja ci powiem, jak mieli imiona trzej Hebrajczycy. Szadrach, Meszach i Abednego, nie? więc to takie, w sumie są fajne rzeczy. To nie jest tak, że moje życie w organizacji Świadków Jehowy było tylko piekłem. Ja pogardzam ludźmi, którzy krzywdzą dzieci. Ja ogólnie nie stosuję hejtu, pogardy i tak dalej. Ale tym bardziej osoby powołujące się na Boga i krzywdzące. Czy to będzie ksiądz,
Czy to będzie świadek Jehowy, czy to będzie nauczyciel, ktokolwiek. Pogardzam. Dzieci są tak niewinnymi istotami, są takim darem od Stwórcy, że ten dar należy pielęgnować, szanować, a nie go krzywdzić. I teraz, jeśli chodzi o moje odejście, ja powiedziałam o tym, że chcę odejść, że już nie będę świadkiem. I teraz bardzo cię proszę o odczytanie Łukasza, 15 rozdział. Już. Od pierwszego wersetu, ja sobie tam w sumie wszystko zapytałam, tam chodzi mi o ten fragment przypowieść o zagubionej owce. Tylko do końca tej przypowieści, dobra? Okej. Opowiedział im więc następującą przypowieść. Jeśli ktoś z was ma 100 owiec i jedna z nich się zagubi, to czy nie zostawia na pustkowiu 99 i nie szuka zagubionej aż do skutku? Kiedy już ją znajdzie, bierze ją na ramiona i się cieszy. A po przyjściu do domu sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłem swoją zagubioną owcę. Mówię wam, że tak samo w niebie będzie więcej radości z jednego grzesznika, który okazuje skruchę, niż 99 prawych, którym skrucha nie jest potrzebna. I teraz to jest taki sztandar, który mi dał, że tak powiem, odwagę do życia po odejściu od organizacji Świadków Jehowy. Kiedy ja powiedziałam, że odchodzę, oczywiście proponowano mi pomoc, komitet sądowniczy, rozmowę z siostrą Ludmiłą, różne rzeczy. Super pomoc, komitet sądowniczy. No widzicie, tak. I to jest pomoc. To jest pomoc. A co pokazał Jezus? Prawdziwy pasterz powinien pozostawić wszystko i wszystkich i pomóc. A co robi organizacja? Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Strońcie od osób, które mogą być dla was zagrożeniem duchowym. Jehowa i ciało kierownicze i niewolnik są nieomylni, a wszyscy inni są idiotami. Czyli czytaj, idiotą również jest Jezus w ich mniemaniu. Jezus powiedział wyraźnie: szukajcie tej zagubionej. Ja już byłam wcześniej zagubiona. Wtedy, kiedy powiedziałam o tym, że byłam molestowana. Przeszli nad tym do porządku dziennego i dalej indoktrynowali. Ja byłam zagubiona wtedy, kiedy powiedziałam, że nie potrafię głosić. Już nie potrafię głosić. Nie potrafię prowadzić studiów. Nie wiem, co się dzieje. Nie pomogli mi. Pomogła mi Światuska. Dziękuję wam serdecznie za zaproszenie, za to, że mogłam swoją historię opowiedzieć. I zachęcam do postawy Berejczyków. Dziękuję. No, my ci bardzo dziękujemy, Milena. Bardzo. Bo nam ludzie piszą, robicie dobrą robotę, ale my tylko robimy, co robimy, a myślę, że dobrą robotę to dzisiaj ty zrobiłaś. Mówię to szczerze, z łzami w oczach, ze łzami, naprawdę. Naprawdę wam dziękuję za możliwość powiedzenia swojej historii. Powiedzenia tak naprawdę tego, co przeżyłam. Bo tak jak powiedziałam na początku, jeszcze raz to zaznaczę. To mogło się wydarzyć każdemu wszędzie. Ale to nie powinno się wydarzyć w organizacji, która zwie się imieniem Boga. I tyle. Dziękuję. Another way we can contribute to the oneness, rejecting false stories that are designed to separate us from Jehovah's organization. As an example, think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehovah's organization is permissive toward
pedophiles. I mean, that is ridiculous, isn't it? If anybody takes action against someone who would threaten our young ones and takes action to protect our young ones, it's Jehovah's organization. We reject outright such lies. Another example, not falling. No, I miss you more every day. It's getting harder and harder to stay away. And it's not how it's gotta be. The day goes on until I.